Półtora metrowe. Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy już powoli, widzę, że się zbieracie. Włączę jeszcze jeden backstage, poczekamy na osoby, które jeszcze dołączają. Może z sesji Mythical. Jako, że jednym z tematów dzisiaj będzie praca czy współpraca z osobami wiekowymi, z seniorami, to jeszcze pozwolę sobie puścić Państwu jeden z 8 filmów z tematu Królowie Lubelscy. Ja do niego później nawiążę i za moment rozpoczynamy. No dobrze. Tak z tego, co mi się wyświetla, na ten moment jest ponad 30 osób, więc myślę, że spokojnie możemy rozpoczynać.
Ja już sobie tylko wrócę do tej mojej prezentacji bazowej. Dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi, to taka informacja. To jest projekt Kośminek na warsztat, realizowany za moją sprawą przez Fundację Piąte Medium, dzięki wsparciu miasta Lublin. Ja nazywam się Paweł Adamiec, jestem architektem krajobrazu, artystą wizualnym, zajmuję się zarówno projektowaniem przestrzeni, jak i fotografią, charakteryzacją, kostiumografią, instalacją artystyczną czy florystyką. I dzisiejsze spotkanie, które jest zatytułowane Praktyczny przewodnik czy Praktyczny przewodnik po kreacji, będzie dotyczyło między innymi treści związanych z kompozycją. Dokończymy sobie zagadnienia, które zostały nam jeszcze z poprzedniego spotkania nieomówione. I będzie dotyczyło też mojej współpracy z osobami starszymi oraz będzie jeszcze taka część dotycząca materiałów, które możecie Państwo wykorzystywać w działaniach kreatywnych. I jeżeli pojawią się jakieś pytania w trakcie, to ja bardzo chętnie będę odpowiadał. Także prosiłbym, żeby była między nami interakcja. Zadawajcie Państwo pytania. Jeżeli oglądacie, to też dajcie sygnał, że jesteście tutaj z nami. Witam wszystkich, którzy ten sygnał już dali, bo widzę, że się powoli te komentarze wyświetlają. A ja już powoli przejdę do właściwego tematu, czyli do pracy z seniorami, bo to Państwu obiecałem na poprzednim spotkaniu, że jeszcze tych parę szczegółów dotyczących dosyć specyficznych sesji opowiem. Przewinę sobie tą moją prezentację, jeszcze tylko zerknę na stronę fundacji, czy wszystko działa. Jeżeli jakieś będą problemy, to proszę o sygnał. Jeżeli coś by było z dźwiękiem, czy z wyświetlaniem wideo. Miałem problemy w tym tygodniu z komputerem, więc mam nadzieję, że wszystko gra i że nic mi się tam specjalnie nie poprzestawiało. Ale z tego, co widzę, że Państwo piszecie, to jest wszystko ok i możemy spokojnie zaczynać. Ja przejdę do tego slajdu, na którym jest ta część właśnie dotycząca seniorów, bo opowiadałem Państwu o wszystkich innych współpracach i o tym, jak poszczególne tematy były komponowane, czy stroje, czy scenerie całe, czy makijaże, czy zdjęcia ogólnie jako kadr. Też odnosiłem się czasami do instalacji, a chciałbym teraz przejść do tematów już właśnie tych no, bardzo specyficznych, też takich no, dla mnie ogromnie ważnych, które dosyć mocno wpłynęły na moje myślenie, na sposoby mojej pracy, na komunikację z ludźmi też i na oswojenie jakichś lęków. Też to był jakiś rodzaj terapii czy fototerapii dla mnie. Więc dlatego tak podkreślam zawsze, że te współprace są tak niezwykle ważne, bo no, dużo zmieniły w moim życiu. I tutaj na tym zdjęciu, które mam nadzieję, że Państwo widzicie, jest jedna z pierwszych sesji, którą robiliśmy w Przemyślu. To była prywatna sesja. Ja nie pokazuję dlatego więcej zdjęć z tej sesji. Już na tym etapie, gdzie fotografowałem jedną z pań seniorek, taką przedstawicielkę rodziny, powiedzmy, bardzo ważną, to już jakaś iskra pojawiła się tego, że może warto by było zacząć właśnie z ludźmi starszymi pracować pod kątem kreatywnym. Oczywiście to nie zadziałało się od razu, to musiało trochę zostać przemyślane przeze mnie. Musiało poleżeć sobie przez jakiś czas i dojrzeć też, bo to jest na pewno kwestia pewnej odwagi, na którą ja musiałem się wtedy zdobyć, wtedy jeszcze jej nie miałem. No i ten jakby projekt zapoczątkował kolejny, jakby był takim zaczynem do tego, żeby zacząć robić coś nowego. To jest jeszcze zdjęcie z tej sesji, a kolejnym tematem był temat, myślę, że część z Państwa go zna. To był temat Królowie Nadbużańscy, do którego zostałem, znaczy realizowany na festiwalu Land Art Festival w
na Podlasiu, w okolicach Doliny Bugu. Zostałem do tego projektu zaproszony przez Jarka Koziarę i Barbarę Ruszaską i dostałem taką swobodę działań, w sensie, że mogłem zrobić dowolne swoje działanie, czy kostiumowe, czy fotograficzne, czy charakteryzatorskie. No i podjąłem się takiego tematu, którym chciałem seniorów z terenów Podlasia włączyć w moje tematy kostiumograficzne czy charakteryzatorskie. Na pierwszy moment to mi się wydawało, że to jest nierealny temat do zrealizowania, bo myślałem pod kątem, prawda, tego, czy ktokolwiek będzie chciał wziąć w tym udział, bo przyjeżdża jakiś dziwny facet z miasta i każe ludziom zakładać stroje czy przebierać się w jakieś korony i udawać kogoś, kim się nie jest, prawda? Więc ja miałem taką wizję, że większość osób odmawia i że większość osób nie jest zainteresowany tym tematem, a okazało się troszeczkę inaczej i zaraz do tego przejdę. Jeszcze tutaj muszę parę rzeczy technicznych ogarnąć i będę już do Państwa dalej mówił, kontynuował. Tylko nie chcę, żebym tu krzyczał Facebook niektóre rzeczy w trakcie tej prezentacji, ale myślę, że będzie wszystko w porządku. Okej. Okay. Temat był dosyć specyficzny, bo był pewną jakąś taką wizją moją terenów nadburzańskich. Ja chciałem stworzyć dynastię królów nadburzańskich, która będzie w jakimś stopniu reprezentacją tych wszystkich walorów, które tam są na tych terenach, która zaprezentuje może tak te walory tych terenów, a szczególnie chodzi o mnie walory przyrodnicze. Stąd wszystkie te postacie mają kostiumy inspirowane naturą bądź bazujące na naturze. Tutaj większość tych materiałów, które użyłem, pochodziły bezpośrednio właśnie z tych terenów, o których wspomniałem. Także ja przez tydzień czasu zbierałem różnego rodzaju właśnie źdźbła, szyszki, patyki, liście, suszone kwiaty, muszle, no elementy wszystkie, które można było gdzieś tam znaleźć, które oddaje nam natura. I dzięki temu miałem bazę, z której mogłem potem korzystać właśnie pod kątem twórczym, kreatywnym. Te kostiumy powstawały dosyć ekspresowo, bo miałem na to no, czasami jeden dzień, półtora, byłem z kimś umówiony i trzeba było bardzo szybko ten kostium stworzyć, więc z samego rana zaczynałem właśnie tą tworzyć jakąś sobie bazę. Potem wykańczałem ją do południa, a już po południu jechaliśmy robić zdjęcia. Z takich wspomnień, które tak mi się teraz gdzieś nasuwają do głowy, to, że bardzo często pojawiał się w trakcie rozmów z mieszkańcami terenów nadburzańskich, pojawiał się temat śmierci. I dosyć często sami mieszkańcy do tego wracali, nawiązywali w różny sposób, często żartobliwie. I dlatego ja wspomniałem na początku, że ten projekt mnie tak dużo nauczył, a między innymi nauczył tego, że zdystansowałem się do tematu śmierci. I to dzięki właśnie tym paniom czy panom, którzy w tym projekcie udział wzięli. Pierwsze zdjęcie takie całkowicie próbne zrobiłem na tym chłopczyku. Chciałem jakby pewną konwencję sobie sprawdzić tego, czy to się obroni, czy nie. Ale do tematu z dziećmi jeszcze wrócę, bo to był pierwsza osoba sfotografowana na Podlasiu, ale później zaczęły się właśnie sesje z osobami starszymi. I tutaj pani Janina wtedy miała 94 lata, była jedną z pierwszych osób, które pozowała. Pani Kazimiera też. No, bardzo miłe sytuacje, bardzo takie bym powiedział, służące rozwojowi też, bo poprzez te rozmowy, poprzez budowanie tego całego klimatu wokół mi się bardzo dobrze pracowało. Przy czym muszę zaznaczyć też na początku, że objechaliśmy
bardzo dużo gospodarstw, myślę, że ponad 50, jak nie 60 tych osób spytaliśmy. I z tych 60 osób zgodziło się 11 albo 12, ostatecznie do cyklu weszło 10 tych zdjęć, które pokazałem na samym początku. Więc to nie było tak, że każdy się zgadzał albo że każdy chciał. Te wytłumaczenia ludzi były bardzo różne. Niektórzy się wstydzili, inni nie chcieli brać udziału w czymś, co było dla nich dziwne, co było dla nich zaskakujące, jakieś takie mało typowe. Jeszcze ktoś tam stwierdził, że nie ma czasu, na przykład też takie były tłumaczenia. Więc ja bardzo się cieszyłem, kiedy dochodziło już do sytuacji takiej, że ktoś powiedział, nie ma problemu, robimy to, będę miała pamiątkę, czy będę miał pamiątkę, pokażę wnukom, wyślę to komuś tam z rodziny, kto mieszka za granicą, więc różne historie się z tym tematem wiążą. Patrzę, czy coś Państwo piszecie, muszę sobie odświeżyć oczywiście, bo jak zwykle wszystko działa z opóźnieniem. Nie widzę wszystkich komentarzy, przynajmniej tutaj, ale zaraz zerknę na inne okno, to może tutaj się wyświetla. Dzień dobry wszystkim, bo widzę, że Państwo dajecie znać. No i sama wystawa była prezentowana w lesie na sam koniec Land Art Festival, czyli jak wszyscy odbiorcy tych prac, które powstają na Land Art Festivalu, a to są bardzo różne twory, często to są rzeźby wielkoprzestrzenne, często to są landarty, często to są performancy też, czy jakieś inne wystawy. Jak wszyscy zobaczyli te wspomniane etapy, powiedzmy, tego festiwalu, czy realizacji innych twórców, no to przeszliśmy do tej mojej, która była na końcu, ona była w lesie, wymagała wejścia w przestrzeń i zapoznania się z tymi pracami. Część osób przyszła na ten wernisaż, część osób jakoś tam się odniosła do tego poprzez rodziny. Ja każdemu oczywiście zdjęcia przekazałem. Te reakcje były zaskakująco różne, prawda? Większość osób się cieszyła i chowała te zdjęcia na przykład do szuflady, nie chciała jakoś tam specjalnie się nim chwalić. Część osób sobie oprawiła, postawiła. A część osób pewnie chciała zapomnieć. No tak jest czasami. Więc dla mnie bardzo ważny temat, też taki mocno promowany na świat, pojawił się w bardzo różnych wydawnictwach i dzięki temu projektowi, dzięki też festiwalu Land Art, dzięki festiwalowi Land Art miałem możliwość wyjść troszeczkę dalej, prawda? Bo jest to festiwal międzynarodowy, więc całą tą swoją twórczością gdzieś tam popłynęłem dużo, dużo dalej. No i tu macie Państwo zestawienie jeszcze tak z bliska. Mam nadzieję, że to dobrze widać tych poszczególnych zdjęć, które tam wykonałem. Mam kontakt z rodzinami tych osób, które są na zdjęciach. Co jakiś czas się odzywają do mnie. No, było to dobre 5 lat temu, więc jest to projekt już który objechał całą Polskę, trochę za granicę, który pojawił się w wielu magazynach. Także ja już mówię, że jest wyeksploatowany, chociaż jeżeli ktoś by chciał go zobaczyć, to zachęcam oczywiście po tym momencie, kiedy będziemy mogli wrócić już do normalnego życia, to ten projekt, cała ta seria wisi w Bibliotece Głównej Kulna Chopina. Więc jest tam w stałej ekspozycji. Na razie nie planujemy tego ściągać, więc jakby kogoś interesowało ze szczegółami ta realizacja, to tam można się z nią zapoznać. Widzę, że Państwo pytacie, dlaczego dwie osoby się nie zakwalifikowały? Dlatego, że nie pasowały do serii. Jakby jedna osoba była zbyt młoda, a druga no miała wątpliwości jeszcze w trakcie samej sesji, z tego co pamiętam. Jeżeli chodzi o późniejszą publikację, więc takie deklaracje, też oczekiwałem takiej deklaracji od tych osób, czy będzie można ten projekt później gdzieś tam upowszechniać, więc stwierdziłem, że 10 to jest akurat takich osób, które było 100% zdecydowanych, no i to było jakby tym kryterium, które decydowało o wyborze. Ja jeszcze sobie odświeżę, bo widziałem jeszcze jedno pytanie. Ktoś z Państwa pytał,
Czy miałem, pani Anna, czy miałem wcześniej projekty tych kostiumów, czy powstawały one spontanicznie po chwili? Wszystko było na bieżąco. W znaczeniu takim, że ja nic nie projektowałem sobie, bo nie miałem czasu, też nie miałem jakby możliwości projektować, bo nie wiedziałem, z kim będę pracował, bo jednego dnia jechaliśmy z moim przyjacielem do, powiedzmy, jakiegoś gospodarstwa, pytaliśmy się: dzień dobry, robimy taki projekt z osobami starszymi, to będą kostiumy, chciałbym, żebyście państwo byli, pan, pani, żebyście byli postaciami, które symbolizują Podlasie, które rządzą tym Podlasiem, które są w jakiś sposób taką dynastią w moim tym paradokumencie. I ta osoba na przykład: ja tak, nie mam problemu, proszę przyjechać. To kiedy? No to jutro. No to ja pyk do notatnika, że jutro mamy o godzinie takiej i takiej sesję. Na drugi dzień robiłem cały ten kostium i jechałem i działałem. Więc to była bardzo spontaniczna praca, bardzo szybka. Ja też dlatego bardzo tak się obawiałem tego, czy to wypali, czy nie, bo ja do tej pory pracowałem zawsze czysto projektowo. Przy czym, jak już się ma te doświadczenie projektowe, to myślę, że nawet jeżeli to jest spontaniczna praca, to i tak jak gdzieś tam wcześniej to przemieliłem sobie w głowie. I moją taką największą obawą, jeżeli chodzi o ten projekt, to było to, i to, co też mnie blokowało nad tym, że czy w ogóle podjąć się tego projektu, to, że ten odbiór tego typu prac, czy tego typu tematyki, według mnie mógł być bardzo różny, że ktoś mógłby odebrać to jako ośmieszenie, jako żart, jako pewnego rodzaju wykorzystanie osób starszych do czegoś, prawda? I tego się bałem, prawda, żeby nie być posądzonym o coś, co w ogóle nie miałoby miejsca, prawda? Nie takie moje zamierzenie było zupełnie. Ale tak naprawdę okazało się, że wszyscy bardzo pozytywnie odebrali ten temat. Tam miałem jakieś pojedyncze głosy internetowe też, więc nie wiem, kto to pisał odnośnie właśnie tego. Same osoby pozujące też bardzo pozytywnie się o tym temacie wypowiadały. Więc utwierdziłem się w tym, że warto seniorów włączać w takie działania, które będą czemuś służyły, a to czemu miały służyć, to zaraz powiem przy innych projektach. Pytacie Państwo, jeszcze widzę, że się pojawiały jakieś pytania. Tutaj pani Agata pisze, że ma jakiś problem z odsłuchem. Może pani Agato, trzeba może odświeżyć? Albo włączyć na innym oknie, na innej przeglądarce, może to z tym się wiąże, bo to, wiecie Państwo, to jest zawsze ten rodzaj błędów internetowych, który wiąże się z szybkością łącza. Raz zerwie, raz przerwie dźwięk, tylko raz przerwie wideo, zawsze możecie to odświeżyć, a jak komuś się całkiem zerwie, to może wrócić do tej prezentacji później po prostu, wtedy, kiedy już ona się zakończy i ona będzie ciągle na stronie fundacji. I przejdę do kolejnego tematu, który jeden z drugiego wynikał i był pewną kontynuacją tych działań. W następnym roku, czyli zobaczcie Państwo, w 2016, na szóstym Festiwalu Landartu, Jarek Koziara, a właściwie Basia Luszewska, zadzwoniła do mnie i powiedziała: czy ja nie chciałbym dokończyć tej serii albo kontynuować tej serii, bo ona była na tyle wartościowa właśnie, że może jeszcze raz trzeba by było to zrobić, albo żeby rozszerzyć, prawda, tą tematykę. I wtedy przeszedłem do troszeczkę innych modeli, czy zająłem się współpracą z innymi modelami, dosyć specyficznymi. Były to dzieci z terenów nadbużańskich, z prawie tych samych wsi, w których znalazłem, czy z którymi współpracowałem z osobami starszymi. Były to okolice Bubla Starego, Bubel Granna, Bubel Łukowiska. Stary Bubel, chyba, tak jeszcze, Gnojno. I wszystkie wsie takie jeszcze tam w pobliżu położone tych terenów.
I jechałem z innym nastawieniem zupełnie. O ile miałem rozpocząć tą współpracę ze starszymi, to z starszymi osobami to zakładałem, że coś może się nie udać, że będę miał problemy, że wydarzą się jakieś losowe sytuacje, które spowodują, że ten projekt po prostu nie wypali. To jadąc na już na temat z dziećmi, tak założyłem, skoro tamten projekt poszedł tak łatwo, szybko i przyjemnie, no to z dziećmi będzie jeszcze łatwiej, prawda? Bo to jest współpraca zupełnie inna, taka radosna. Dzieci są spontaniczne. Myślałem, że będą chciały w tym brać udział i tak dalej. No i co się okazało? Gdy przyjechaliśmy na miejsce i gdy pojechaliśmy na pierwszy taki wywiad środowiskowy, na badania lokalne, kto by chciał, a kto by nie chciał wziąć udziału w tym temacie, to się okazało, że na wsiach na Podlasiu tak naprawdę nie ma dzieci. Albo tych dzieci jest bardzo, bardzo mało, że większość dzieci wyjechało i to nie na wakacje, tylko po prostu wyjechało z rodzicami do miast, że tych takich tej rodzimej części społeczeństwa najmłodszej jest bardzo mało. To, na którą którą spotkaliśmy gdzieś tam w bezpośrednim kontakcie, no jakoś tak nie do końca, na początku przynajmniej, mogliśmy potwierdzić to, że oni wezmą w tym udział, bo ja mówiłem, na czym ten projekt polega, zachęcałem, ale dzieci były takie właśnie nastawione do tego bardzo krytycznie, ostrożnie może też podchodziły do tego. Oczywiście ja rozmawiałem wcześniej z rodzicami, czy chcieliby, żeby dzieci w czymś takim brały udział. Dopiero później pytałem dzieci i warunkiem była zgoda rodziców najpierw, a dopiero później zgoda dziecka. Jeżeli dziecko nie chciało, a rodzice chcieli, to nie robiliśmy tej sesji. Więc też tutaj spytaliśmy dosyć dużej ilości osób. Przy czym na pewno to wyglądało dosyć specyficznie, bo dwóch facetów na rowerach jeżdżących po różnych wsiach, pytających się, czy to są dzieci, no to co najmniej dziwne mogło się wydawać, prawda? I jedna z pań podpowiedziała nam, że zaglądajcie do takich gospodarstw, gdzie są rowerki, gdzie są piłki, gdzieś na podwórku, to może tam będą osoby chętne do wzięcia w tym udziału. No i ja bardzo długo byłem przekonany, tak do połowy tego projektu, przez tydzień go robiąc, że on po prostu nie wypali, że się nie uda, bo dzieci, które się zdecydowały, była garstka, to było czwórka, może pięcioro, jakoś strasznie mało osób się zdecydowało. Były bardzo ostrożne, zastanawiały się, nie wiedziały, ale później, gdy zaczęliśmy robić te właściwe już tematy, to wszystko samo się w zasadzie zaczęło napędzać. No i kolejne osoby, widząc to, co my robimy w znaczeniu z innymi dziećmi, zaczęły przychodzić same, proponowały, że może jednak wezmą udział, że chcą. No i w sumie wyszło tych tematów fotograficznych około 12-13, przy czym nie wszystkie dzieci później chciały, żeby zdjęcia były prezentowane na wystawie. Więc zrobiłem chyba 12-13 tematów, a może nawet i więcej, z różnymi dziewczynkami czy chłopcami, a do prezentacji poszło, tak jak tutaj Państwo widzicie, 8 i 11, jeżeli dobrze liczę. 11, 12, bo tu Kuba był 12, czyli 12. No to jeszcze były co najmniej dwie albo trzy osoby, więc w sumie 15, a teraz jak liczę, to 15. Więc bo ta praca była tutaj zupełnie inna, chociaż poszukiwanie modeli, modelek wyglądało tak samo. Praca była zupełnie inna, bo to nie były sesje takie wyciszone, to nie były sesje takie na rozmowach, tak jak z osobami starszymi. To nie były sesje, w których był czas na jakieś takie opowieści, czy właśnie tą terapię, o której wspominałem wcześniej. To raczej był czas na to, żeby maksymalnie szybko znaleźć ujęcie, które będzie mówiło o tym, że dane dziecko jest gdzieś tam związane z Bogiem i jest z tego dumne, bo mi chodziło o wydobycie tej dumy z ich twarzy. No nie zawsze to się udawało, w sensie nie od razu. Więc dzieciaki się rozśmieszały, przewracały, zaczepiały, krzyczały do siebie. Część się bardzo wstydziła, część rozmyślała się w trakcie, za chwilę wracała. No zresztą Państwo widzicie tutaj, ja pokazuję
te zdjęcia z backstage'u, jak one wyglądają, to widzicie, jak duża to jest liczba osób, które tutaj w tym wszystkim brało udział. W sensie ja nie miałem takiego spokoju i takiej fajnej atmosfery jak przy seniorach, że tylko nasza dwójka i powiedzmy pani czy pan, która pozowała, ewentualnie ktoś tam jeszcze z gospodarstwa. Nie, tylko tutaj było, oprócz mnie było jeszcze na przykład 20 osób jeszcze, które wokół się kręciły. Takich właśnie ze środowiska dzieciaków, które czasami pomagały. Kuba, który tutaj jest twarzą przewodnią projektu, ten po prawej stronie był bardzo, bardzo pomocnym osobą, a czasami przeszkadzały, w sensie rozśmieszały się i gdzieś tam krzyczały do siebie. Także to był zupełnie inny projekt. Okazało się, że współpraca z dziećmi jest dużo, dużo trudniejsza, dlatego ja tak rzadko z dziećmi współpracuję, bo wiem teraz, jak trudno czasami w nich wyzwolić to skupienie albo zachęcić ich do czegoś tak, żeby na przykład dłużej w jakiejś tam tematyce wytrzymały. No po prostu dzieci się nudzą, dzieci się rozkojarzają szybko, to jest ich prawo. Ale jest to trudna, trudna praca. Niezależnie, co by się nie wydarzyło, ten projekt bardzo dobrze wspominam. To były bardzo miłe doświadczenia, może mniej takie wewnętrzne, w znaczeniu takim, że czegoś tam się bardzo dowiedziałem o sobie czy o innych ludziach, tylko bardziej pod kątem miłej zabawy to traktuję. No i na koniec prezentacja polegała na tym, że dzieciaki wzięły swoje portrety i trzymały w rękach. Ja puszczałem te filmy na poprzednim spotkaniu, to pewnie część z Państwa widziała. Tu już są właściwe zdjęcia. Kiedyś zapytano mnie właśnie, dlaczego te dzieci są takie smutne wszystkie. One nie są smutne, one są poważne. Po prostu ja prosiłem ich o powagę i to, co Państwo widzicie, ta powaga w niektórych przypadkach trwała tyle, ile mignięcie migawki, prawda? Czyli tyle, ile robiłem zdjęcie, to tyle było tej powagi na twarzy, a później był śmiech albo żarty, więc czasami no to te emocje, które tu są wychwycone, to są takie bardzo, bardzo krótkotrwałe. Niemniej jednak cel osiągnąłem. Byłem bardzo zadowolony z tego projektu. Myślę, że udało mi się uchwycić pewne emocje, na których mi zależało. I to były dwie dziewczynki, które nie podobały im się zdjęcia. W sensie takim, że nie chciały być w tym cyklu wystawowym, więc ja ich nie pokazywałem jako na wystawie. To była ich decyzja, więc tu mogę pokazać, bo one są w prezentacji uwzględnione, w samym projekcie, w takim podróżującym, jakby włączone nie są. Także jeszcze na pewno jakieś dzieci były, ja wszystkich tutaj nie mam. Dwójka albo jeszcze jedno. I chyba od tamtej pory tylko raz czy dwa pracowałem z dziećmi potem, więc tak jak mówiłem, praca z dziećmi jest bardzo, bardzo specyficzna. Ale wracając do tego sedna rozmowy dzisiejszej, czy tego spotkania naszego, to, co Państwo tutaj widzicie, czyli Królowie Lubelscy, ja jeszcze sobie zerknę, czyli dalsza praca z seniorami, ja sobie tylko sobie zerknę, co Państwo piszecie, czy wszystko jest OK, bo jak zwykle Facebook z opóźnieniem pokazuje mi to, być może jakieś pytania się pojawiły. Jeżeli macie Państwo możliwość, to udostępniajcie tą relację, żeby tam jak najwięcej osób ją widziało, żeby miały też możliwość zapoznania się z tą tematyką, bo być może kogoś to zainteresuje, a po prostu sam stream do nich nie dotarł. No i wracam już do tych tematów z seniorami. Tematem inspirowanym Królami Nadburzańskimi była seria Królowie Lubelscy. Ja stwierdziłem, że skoro mi tak dobrze poszło przyjemnie było w trakcie realizacji projektu Królowie Nadburzańscy, to warto może zrobić tego typu właśnie historię w Lublinie podobną, tylko troszeczkę inaczej osadzoną. Tam ona była osadzona na Podlasiu, te postacie były symbolizowały, może tak, symbolizowały przestrzeń, symbolizowały wartości kulturowe, historyczne tego miejsca, przyrodnicze.
A w Lublinie ja sobie tych królów lubelskich ubrałem w zbiorowiska roślinne, w znaczeniu takim, że każda z postaci, którą tu zaraz Państwu pokażę, była związana z konkretnymi zbiorowiskami. Może ja w międzyczasie włączę też, żebyście Państwo wiedzieli, o czym mówię, kolejny filmik. One są króciutkie, bo to są minutowe filmiki, a przynajmniej zobaczycie je w międzyczasie. No i to, co Państwo zobaczyliście, to jest seria czy sesja z panią Zosią, która była Florą, która pozowała w Dolinie Bystrzycy. Ten pierwszy film, który dzisiaj pokazałem z seniorami, to był z panią Jadwigą, która była szamanką w jednym z lasów lubelskich, Iglastym Lesie. No i kolejne postacie, które tutaj Państwo widzicie, no miały swoje kostiumy, swoje kreacje, swoje postacie, które musiały się wcielić, no i swoje też scenografie, w których pozowały, zupełnie różne. Krysia Szydłowska, którą możecie Państwo kojarzyć, bo wygrała niedawno jednym z programów muzycznych w zespole, w grupie Siostry Szydłowskie, była taką postacią, która pozowała na terenie, czy w basenie, może tak, zalewu Rzębożyckiego i była topielicą. Była też pani Danuta, która była zielarką, pani Grażyna była iskrą, Teresa była, już musiałbym sobie przypomnieć, jak ta sesja się nazywa, pewnie mam gdzieś nazwane, wróżbitką. I jeszcze mamy sesję z panią Ryszardą, która była, muszę spojrzeć tutaj na podpowiedź, pustelnicą. I jeszcze pani Grażyna była rebelią. No i każda z tych postaci, tak jak powiedziałem, była w różnym środowisku, różnym zbiorowisku. Jedna pani w zbiorowiskach krzewiastych, inna w synantropach, trzecia w lesie iglastym, ktoś tam w liściastym, ktoś na łąkach. I tak dalej, czyli takich wszystkich krajobrazach ważnych dla Lublina, czasami niedocenianych. I na tą sesję miałem, na ten temat miałem dużo więcej czasu. Był to projekt realizowany ze środków od prezydenta miasta Lublin, ze stypendium. Co zaskakujące było, że się wydawało, że w mieście tych osób będzie dużo, dużo więcej chętnych do podjęcia się tematu. Okazało się, że nie. Że jednak miasto też ma swoje ograniczenia i miasto też ma swoje kompleksy i miasto też ma swoje jakieś tam obawy różne, w sensie mówię mieszkańców, prawda, którzy tak z jednej strony chcieli, a z drugiej strony nie, no ale gdy zrobiłem pierwszą sesję z panią Jadwigą, to ten temat ruszył i to się samo zaczęło już później kręcić, tych osób coraz więcej się zgłaszało, aż w którymś momencie musiałem powiedzieć stop, bo zrobiłem 8 tematów, na tyle mi starczyło fundusze, a potem się zgłosiło jeszcze prawie 30, do 30 osób jakoś tak. I dopiero wtedy zgłosili się panowie się wstydzili wcześniej brać w tym udział. Także królowie lubelscy to tak naprawdę kobiety i to powinno się nazywać to królowe lubelskie, ten projekt. No ale
Nie wiedziałem, że tak będzie, że zgłoszą się tylko osoby właśnie z Płci Pięknej, które będą właśnie w tych moich kreacjach pozowały w różnych miejscach, czasami ekstremalnych, i były to cudowne naprawdę sesje, cudowne w znaczeniu takim, że bardzo mi się dobrze pracowało z paniami, bo były to osoby swobodne, były to osoby zaangażowane, były to osoby takie, które jak trzeba było wejść po krzywy, to weszły, jak trzeba było się wspinać na jakiś pagórek, to też się wspięły, jak trzeba było wejść do wody, to Krysia Szydłowska pierwsza też do tej wody wskoczyła, więc naprawdę bardzo dobrze wspominam, bardzo miło wspominam tą realizację. No jest to coś takiego, do czego na pewno wrócę kiedyś. Oczywiście musi być pewna przerwa, ja muszę odpocząć, muszę jakby nowe rzeczy wymyśleć sobie, albo przetworzyć ten projekt na coś nowego, ale myślę, że do tej serii jeszcze wrócę, bo było to naprawdę bardzo wartościowe dla mnie. No i tu macie Państwo część zdjęć, oczywiście ich jest więcej, ja pokazuję tylko te takie, które są gdzieś tam przykładami, jak to wyglądało. Kreacje tutaj powstawały dużo dłużej, to nie było jak z Królami Nadbrzeńskimi, że ja jednego popołudnia coś tam ustalałem, a drugiego dnia robiłem kostium i zdjęcia. Tutaj te kostiumy, no mam nadzieję, że to widać, mają trochę więcej w sobie detalu, mają trochę więcej też dokładności, więc tak jak bym przeliczył, to chyba około 3 miesięcy mi to zajęło, przygotowanie wszystkiego, tych kilkunastu strojów, kilku strojów, przepraszam, by to było 8 tematów. Dobrze, no to chyba, że macie Państwo jakieś pytania, jeszcze to zadawajcie, być może kogoś coś zainteresowało, ja z chęcią opowiem, co jest z czego zrobione, bądź jak, jeżeli potrzebujecie informacji technicznych. Jak starszy czasu, to też dzisiaj pokażę jedną z technik, na której bardzo często pracuję. Przeskakuje mi, mam jakąś przeczuloną myszkę i przeskakuje mi dosyć często te kilka slajdów dalej niepotrzebnie. No i to był właśnie projekt Królowie Lubelscy i jakoś tak wyszło w sumie całkiem blisko czasowo, że za moment zacząłem się zajmować jakoś tak po roku czy półtora z tematem, kim jestem, kim będę. To był projekt właśnie realizowany przez Fundację Piąte Medium i razem z Fundacją podjąłem się tego zadania. Oczywiście seniorzy, którzy w tym projekcie brali udział, mieli różne inne aktywności jeszcze. Ta sesja ze mną i pozowanie do różnych tematów, to było jedno z wielu ich zadań. Ale to też niezwykła grupa. Pani Stenia, która była świetną osobą do zarządzania wszystkimi i do zorganizowania wielu rzeczy, bardzo mi pomogła. I sesja, która była planowana w 2 dni, odbyła się w 1 dzień, ze względu na tempo pracy, które narzucili seniorzy. Czyli, że pyk, 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 robimy to, przestawiamy się, ty tutaj, ja tutaj. Super, bardzo dobrze to wspominam. Chodziło w tym projekcie już nie o charakteryzację, nie kostium, tutaj nie było tych moich działań kreatywnych, tylko bardziej przedstawienie tego, kim kto jest. To jest taki bardziej projekt osobowościowy, przepraszam, znowu przeskoczyło, osobowościowy, pokazujący, z czym kto jest związany, prawda? Dlatego te osoby trzymają często narzędzia, trzymają jakieś tam różnego rodzaju przyrządy, które są im przydatne, powiedzmy, w życiu codziennym, w pasjach, czy w jakichś zawodowych kwestiach, bo dużo osób jeszcze pracowało zawodowo z tych seniorów, których tutaj Państwo widzicie. I kolejną jakby kontynuacją tego był projekt też Kim Jestem, tylko to był Kim Jestem 2, który realizowaliśmy znowu, jak mam przychodzi do podawania dat, to ja nigdy nie pamiętam, ale to jest projekt z listopada poprzedniego roku, października, listopada, jakoś tak. I w tym projekcie też wzięły udział seniorki z gangu Poszukiwaczy Szczęścia, też razem z Fundacją Piąte Medium pracowaliśmy. Ja pokazałem paniom, jak zrobić niektóre narzędzia, nakrycia głowy, pomagała mi w tym moja siostra, którą Państwo już myślę znacie, bo mówiłem dużo o niej w poprzednich odcinkach, bo my ciągle współpracujemy w różnych kwestiach, zarówno
modelingowych, jak i wykonawczych, jak i projektowych. Razem robimy niektóre rzeczy. No i pokazaliśmy, jak się tworzy te nakrycia głowy. Panie sobie stworzyły te bazy, które tutaj mają, tak jak widzicie. I zadaniem ich było znalezienie wszelkiego rodzaju detali, szpargałów, drobiazgów, rzeczy odpadowych, które zalegają w szufladach. No i był na to chyba tydzień czy 2 tygodnie czasu, że każda z pań sobie przydzieliliśmy każdej z tych osób jakiś temat, znaczy sama sobie w sumie jeden temat wybrała, że jedna pani stwierdziła, że jest bliższe cukiernictwo czy pieczenie, inna stwierdziła, że jej bliskie są bardzo rzeczy związane z szyciem, tkactwem. Ktoś tam stwierdził, że jeszcze bliskie dla niego jest tematyka pielęgniarstwa i tak dalej, więc każda z pań sobie swoją pasję, marzenie niespełnione, czy jakąś inną kwestię jako przewodnią ustaliła i miała takie materiały przynieść na następne spotkanie. No i razem z paniami te koncepcje dopięliśmy. No i później ja z Agnieszką zabraliśmy te kostiumy do domu, trochę je poprzerabialiśmy, żeby wyglądały dobrze na zdjęciach. Dlatego mówiłem na poprzednim spotkaniu, że to była najszybsza praca taka pod kątem kostiumów, bo 9 kostiumów musieliśmy zrobić w niecały tydzień. I udało się to. I wyszło całkiem dobrze. Te kostiumy, niektóre do tej pory gdzieś tam sobie zachowałem. Pewnie wrócą niedługo do pani, ale jeszcze trzymam je, bo czasami je pokazuję gdzieś jako na warsztatach jako przykłady. Mają one w sobie, zawierają w sobie bardzo dużo materiałów, takich bym chciał, osobistych. Pani Marta pyta, skąd na pomysłów na stroje? Pani Marto, to wszystko zależy od celu pracy. To jak pojawia się cel pracy, w sensie jest jakiś temat, to i pojawia się też pomysł na strój. To nie jest tak, że ja pracuję bezcelowo. Chociaż czasami teraz w trakcie tej kwarantanny to tak mam, że tak siadam sobie, dłubię i nie wiem po co to robię, a tak dla siebie, żeby było miło. Ale zazwyczaj cel jakby określa pomysł na strój, bądź znajduję fajny materiał gdzieś tam na internecie, czy gdzieś tam spacerując teraz po nocach czasami. I na bazie tego tworzę różnego rodzaju kreacje. A jeżeli chodzi o szycie, to ja nie umiem tak szyć, że mógłbym się ubrać później. Ja mniej więcej umiem tak, żeby coś tam połączyć i żeby to jakoś tam wyglądało. Raz sobie uszyłem spodnie, ale jak mi pękły, to już więcej nie szyłem, więc nie mam jakiejś kariery szwackiej, mimo tego, że mój tata bardzo dobrze szył i szył też ubrania, ale nie uczyłem się od niego i też jakoś tak mnie nie ciągnęło specjalnie do tego. Za dużo z tym pracy jest. Jak muszę szyć, to szyję, ale zazwyczaj jakby staram się używać innych technik, takich, które przyspieszają trochę tego typu działania. No i ten projekt, tak jak Państwo widzicie, był taki zróżnicowany bardzo mocno, bo każda z pań ma swoje zupełnie inne wcielenie, czy właśnie takie fotograficzne, czy bardziej kwiatowe, czy związane z morzem, z wodą, czy tak jak wspomniałem wcześniej, te takie wypiekowo, cukiernicze, o to dobre, tego słowa mi brakowało. Czy patchworkowe, tutaj akurat ta pani była związana mocno z patchworkiem i całe życie się zajmowała patchworkiem i ten patchwork gdzieś tutaj musiał się pojawić. Czy tak jak wspomniałem, gdzieś jakaś taka pasja, chęć bycia pielęgniarką, to też objawiła się w tym, że wykorzystaliśmy leki, co było dosyć takim karkołomnym działaniem. Jeden strój ciągle mam i muszę go zanieść do apteki, żeby zutylizować te wszystkie leki. To były leki oczywiście przeterminowane, takie, które by się do niczego już nie przydały. Ja je tam odpowiednio zabezpieczyłem i ułożyłem w postaci tego kołnierza czy nakrycia głowy. No i mam problem właśnie, bo muszę znaleźć aptekę, która przyjmie kostium z leków. Może nie będą panie się dziwiły w tej aptece, że takie coś przyniosłem. Też pojawił się kostium z papieru, pojawił się kostium taki bardzo demoniczny, czy taki despotyczny wręcz, taka kobieta wamp trochę, może pod tym kątem tak to odbierane jest. I takie było zamierzenie modelki, też chciała
być raz, chociaż właśnie tak odbieramy. Więc te kostiumy, które stworzyliśmy i te zdjęcia, które później powstały, one miały odzwierciedlać osobowość, marzenia, pasje, jakieś niespełnione historie modelek, które w nim wzięły udział. Także tyle, jeżeli chodzi o projekty z osobami starszymi. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania. A, pani Małgosia pisze o tym, że pan redaktor zdemolował strój w telewizji. Tak, bo to z tym projektem byliśmy w pytanie na śniadanie. I pan, ja mówiłem na początku, żeby pan redaktor nie brał do rąk tego stroju, ale on już na wizji nie mógł się powstrzymać i tak go wziął, że mu spadł. Na szczęście te stroje są robione tak, że one trwałość mają dosyć dużą, może nie są jakieś tak hiperprofesjonalnie zrobione, ale ze względu na to, że no wiem, że muszą wytrzymać tam na przykład te kilka sesji czy kilka podejść do fotografowania, a potem jeszcze przeleżeć jakiś czas, prawda, żeby być wykorzystane ponownie, no to one muszą być w miarę trwałe, więc nic tam się wielkiego nie stało. Więc jak kogoś interesuje, to znajdźcie Państwo sobie gdzieś tam, nam się na YouTubie jest też ten odcinek Pytanie na śniadanie, gdzie ja z dwiema moimi modelkami jesteśmy i opowiadamy o tym projekcie. Dobrze, zobaczę, co jest dalej. A, są jeszcze reakcje ludzi. O to Państwo pytaliście już kiedyś, że te reakcje ludzi dziś są bardzo różne, zazwyczaj pozytywne, ale tak jak wspominałem, czasami nawet agresywne. I no, to wszystko zależy od tego, jaki jest strój, jakie to jest miejsce, jaka to jest dzielnica, prawda, na kogo trafimy akurat. Więc no, ja nauczyłem się to, co powiedziałem tam tydzień temu, mówić, że jestem z teatru i wtedy nie ma dyskusji żadnej, bo wszyscy jakby skłaniają się ku temu, a jak z teatru, to robicie to, co chcecie. Tutaj jest taka sytuacja, ja powiększyłem na tym zdjęciu, jak robiliśmy zdjęcia na jednej z firm takich obuwniczych, to pan, który tutaj jest w tym miejscu na zdjęciu, podglądał nas dosyć długo i nie wiedział o tym, że jest modelka tutaj. On myślał, był przekonany, że ja robię zdjęcie ogrodzeniu i tam zaczął się coś tłumaczyć, że on miał to zrobić, że on to nareperuje, że tak wie, był przekonany, że jestem z urzędu skarbowego czy skąd. Więc tam wytłumaczyłem później, że my nie, że my tylko sobie tła ładnego szukamy ciekawego do zdjęcia, nie, że dokumentujemy jakieś jego niedokończone płoty. Bo takich sytuacji na zasadzie jakichś takich śmiesznych historii jest bardzo, bardzo dużo. Jak się Państwo domyślacie, pasja czy praca, no to w moim przypadku to jedno i to samo. Ja cały czas mam takie poczucie, że ja nie jestem w pracy, że ja robię to, co ja lubię, więc jest mi tak dobrze zawsze, jeżeli chodzi o te wszystkie tematy, czy kreatywne, czy edukacyjne, że czasami to jakoś tak trudno mi się odnieść do tego, co robię, że to jest praca, bo to taką przyjemność mi sprawia. Więc gdzieś to się te rzeczy ze sobą łączą i dzięki temu to napędza. I chyba na tym zakończę, ewentualnie to jeszcze mogę pokazać. Zawsze mówię, że moim takim największym sukcesem to nie jest to, że tam te prace były gdzieś tam pokazywane na świecie, że trafiały do magazynu, że były w National Geographic prezentowani na przykład królowie nadburzańscy, albo że pojawiły się w jakichś tam fajnych gazetach, prawda? Tylko mówię, że moim jakby największym sukcesem jest to, że sobie wypracowałem swoją taką stylistykę, tematykę, swój styl, może tak to lepiej nazwać. I niezależnie od tego właśnie, czy komuś to się podoba, czy nie, no to zawsze ludzie kojarzą mnie z takimi, a nie innymi działaniami. Ja też bardzo cenię sobie to, że łączę na przykład właśnie architekturę krajobrazu z czymś, co jest związane czy z kostiumem, czy z kreatywnością, z fotografią i tak dalej. Chociaż oczywiście takie rzeczy jak publikacje, choćby Makeup Artist, tak jak tutaj jest, no to jest gazeta, jedna z najbardziej poważnych gazet na świecie, jeżeli chodzi o charakteryzację, no to są dla mnie ogromnie ważne, to jest takie motywujące, to nie jest tak, że ja tego nie doceniam. Przy czym tak jak mówię, bardziej sobie cenię to, że wypracowałem swój styl i swoją drogę i że jakby umiem to jako wartość traktować. To jest dla mnie ważne. Dobrze, to przewinę. Mówiłem Państwu o tym wyróżnieniu Voga, tam wcześniej z tym zdjęciem z Piotkiem.
Sporo tych różnych dyplomów się pojawia. Też bardzo ważnym takim etapem w mojej pracy było to, że Piotr Kiliański zgłosił się do mnie z propozycją, żeby zdjęcie to, o którym mówiłem wcześniej, które zrobiliśmy z Agnieszką i kosztowało ono 3 złote, w sensie stylizacja, że ono trafiło na Encyklopedię Polskiej Mody. I Piotr argumentował, że jest to właśnie zdjęcie takie ponadczasowe, no i które w jakiś sposób no bardzo ładnie prezentuje to, co jest w środku, prawda? Czy odnosi się do tego, co jest w środku. A w środku macie Państwo jakby przekrojówkę stylistów, fotografów, atelier i różnych innych jeszcze osób czy instytucji związanych z modą. O nagrodach to już nie będę opowiadał, ale tych nagród też trochę było. Ostatnio bardzo ważna rzecz dla mnie, bo mój mistrz, czyli profesor Marzec, właśnie te tematy moje, czy instalacyjne, czy fotograficzne, czy charakteryzatorskie, wpisał w kwartalnik Aspiracje wydawane przez SP. Bardzo ważna dla mnie współpraca taka mocno motywująca do dalszych działań. A jeżeli chcecie Państwo więcej informacji, to zachęcam do programów. One są na YouTubie, jak piszecie Afisz Adamiec, albo jak piszecie Na dnie plecaka. Tu się rozwijam, tu opowiadam najróżniejsze historie u Michała Mrozka. Czy mam pytanie? Tego naprawdę jest sporo. I pytaliście Państwo o inspiracje, skąd czerpać inspiracje? Już poniekąd odpowiedziałem na te inspiracje wcześniej. Że jest to przyroda, że jest to przekładanie czasami jeden do jeden procesów, które zaobserwuję, czy tam właśnie przemiana pokoleń, taka gdzieś zaciągnięta z przyrody, czy powiedzmy zjawisko przeobrażenia się, prawda, że owady mają jedną formę, a potem następną, czy jakieś różnego rodzaju historie takie bardziej kosmiczne, mówię o takich nietypowych roślinach czy zwierzętach, które mogą dawać pomysły na to, jak coś może wyglądać. No to coś, co mnie inspiruje. Zobaczcie, jak niezwykle inspirujący będzie kwiatostan, bądź już nawet owocostan poniekąd w niektórych częściach sagowca. No przecież to jest forma, która jest idealnym obiektem do stworzenia rzeźby, do stworzenia instalacji, do stworzenia kostiumu. Do jeszcze jakichś tam różnych tematów malarskich. To naprawdę nie trzeba daleko szukać. To może być nasze otoczenie, gdzieś tam las, łąka w pobliżu domu. To może być ogród botaniczny. To może być też wyjazd za granicę, prawda? Bo to nie mówię, że mamy szukać tylko inspiracji wokół bloku, bo sam szukam dużo, dużo dalej. Czy tutaj macie Państwo owoc, na przykład monstery, który jest jadalny który ma przegenialną fakturę, którą można by było też odtworzyć gdzieś tam w instalacjach, pracach i odnieść się właśnie kształtem czy budową tego, co stworzymy, właśnie bazując na takiej formie. Nie jadłem tego owocu, ale taki smak jest podobno bliski bananowi. Tak przynajmniej mówili lokalsi, którzy uprawiali tą roślinę. W domu od monstera myślę, że część Państwa ma, w domu raczej nie będzie owocować, bo nam wymaga jednak tego klimatu naturalnego. I bardzo krótko ten owoc jest jadalny, w sensie, że szybko się psuje, szybko go trzeba zbierać i szybko zjadać. Czy takie rzeczy, prawda? Rośliny rosnące na roślinach, prawda? Że to też można wykorzystać. To jest pień palmy, pośród ściętych liści, bo w palmach ścina się liści. Jak palmę by zostawić samą sobie, to ona by wyglądała zupełnie inaczej. Ale ścina się liście, żeby były dekoracyjne pnie, prawda, takie długie, wąskie, a tu mamy pośród nich rosnące jakieś tam paprocie, które też mogą być tematem przewodnim. No to mówiłem Państwu, że natura, wszelkiego rodzaju właśnie te takie najbardziej zachwycające nas widoki, to są takie miejsca, które niesamowicie uwrażliwiają, gdzieś tam powodują, że człowiek się zachłystuje tym, co widzi i to później wraca. Gdzieś tam ta inspiracja jest czymś, co w nas zostaje. Zobaczymy coś i później z tego korzystamy. Więc dlatego podróże małe i duże. To może być wyjazd do lasów dookoła Lublina, to może być wyjazd nad morze czy w góry w Polsce, ale to może być wyjazd na drugi koniec świata i te wrażenia będą inne. Nie wartościuję ich lepsze, gorsze,
tylko będą inne, ale nadają podstawę do tego, żeby później kreatywnie pracować, bo Państwo coś zaobserwujecie, z czego możecie skorzystać. Już nie mówię o tym, że materiały, które tam leżą, są dla nas jakby nowością, prawda? I jak kojarzycie Państwo to zdjęcie, które ja mam w profilowym, z tą taką czaszką, maską w zasadzie wykonaną z patyczków, to na moim profilu tym prywatnym będzie to można zobaczyć. Tu chyba tego zdjęcia nie dodawałem. No to jest maska zrobiona z patyczków przywiezionych z nadmorza polskiego, dokładnie z wyspy Sobieszewskiej. Ja raz te patyczki pozbierałem, przywiozłem je do Lublina, tutaj je troszeczkę poukładałem, pokleiłem, poszczepiałem ze sobą, ułożyłem w maskę, zawiozłem z powrotem nad morze na wyspę Sobieszewską, dobrałem to, co mi brakowało, uzupełniłem i zrobiliśmy sesję. Więc patyczki przyjechały dwa razy w tu i z powrotem z Lublina do Gdańska i posłużyły za maskę i maska nadal jest gdzieś tam, mam ją czy w pracowni, czy gdzieś tam na składziku gdzieś sobie leży i pewnie z niej jeszcze kiedyś tam skorzysta. Więc dlatego mówię o tych materiałach. To, co natura oddaje, to bardzo fajnie jest wykorzystywać. Pamiętajcie Państwo tylko, że z zagranicą jest taki problem, że są ograniczenia, że nie wszystko możemy wywieźć, nie wszystko powinniśmy wywozić, prawda, bo jakby każdy sobie muszelkę wziął i z plaży i z niej skorzystał potem, no to byłby problem. Ale jeżeli to są jakieś tam jednorazowe działania i nieszkodzące przyrodzie, to jak najbardziej. Mówiłem Państwu o muzyce, że muzyka niesamowicie uwrażliwia i włączajcie sobie tą muzykę, oglądajcie filmy, które Was w jakiś sposób inspirują. No ja się wychowałem na Czarodziejka z Księżyca, wychowałem się na serii Obcy, do której do tej pory wracam, tydzień temu podobnie oglądałem i odkrywam nowe rzeczy. Czy jakieś współczesne bardziej filmy typu Dyskrykt 9, no tutaj z lat 90., z końca lat 90. też był taki film Wiedźmy. Największy kicz, jeżeli chodzi o bajki, Power Rangers, ale jako dziecko to oglądałem, w sumie bardziej jako już taki szkolny dzieciak, chyba to te czasy były. Więc to jest prześmieszny, raczej taki karykaturalny serial bardzo, ale tam były potwory. Ja patrząc na te potwory, gdzieś tam sobie te swoje kostiumy dzisiejsze, może na bazie tego tworzę, w sensie, że te inspiracje z tego powstały. O Spirited Away opowiadałem ostatnio, zachęcam, żebyście Państwo zobaczyli. Bardzo fajny film, legenda z Tomem Cruise'em, Ridleya Scotta z 1982 roku, ale przepiękne charakteryzacje, przepiękny świat, przepięknie zrobione wizualnie te widowisko filmowe. To dalej Miyazaki, Spirited Away. Księżniczka Mononoke, to tak bardziej z tych klimatów Miyazakiego i niekończąca się opowieść, myślę, że każdy zna, że każdy przez niekończącą opowieść przechodził. No przynajmniej taka osoba urodzona w latach 80. czy może 90. jeszcze też osoby to oglądały. Nie wiem, czy się, jak ktoś po 2000 się urodził, czy wracał do takich tematów. Z filmów Miyazakiego to jeszcze Ruchomy Zamek Hauru, to mówiłem Państwu, wszystkie filmy Tima Burtona, chyba najbardziej lubię Edwarda Nożyco-Rękiego. Przepiękna kreacja tutaj tej postaci, prawda, która gdzieś tam została stworzona i ma te elementy tych nożyc w sobie. Czy Koralina i teraz zapomniałem tytułu, od razu sobie sprawdzę. I to chyba Tajemnicze Drzwi, ale zaraz Państwu powiem, żebym nie pomylił. Koralina i Tajemnicze Drzwi. Tak, Koralina i Tajemnicze Drzwi. Bardzo fajna książka, jednocześnie przepięknie pokazana baśń, poklatkowa. Niekoniecznie dla dzieci, chociaż jak się dziecko uprzedzi, co będzie oglądało, to bez problemu też da sobie radę. Nie ma jakichś super drastycznych scen, ale są poruszane kwestie, które mogą być dyskusyjne czasami, jeżeli chodzi o dzieci. Ale naprawdę niesamowicie stworzone właśnie widowisko, też takie połączenie tej animacji poklatkowej z obróbką komputerową. Był taki też, to był chyba, to ten film się nazywał Wiedźmy. Z Rowanem Atkinsonem i
no, historia takiego chłopca, który razem z babcią trafia do jakiegoś hotelu czy domu spokojnej starości i się okazuje, że tam jest zebranie wiedźm. Też bardzo fajne charakteryzacje, bardzo dużo dobrych aktorów, bardzo fajna historia. Z takich tematów, które wróciły teraz, to Dark Crystal, czyli Ciemny Kryształ. Teraz Netflix wznowił tą serię. Kukiełkowa, niezwykła opowieść, czy Labirynt z Davidem Bowie, też bardzo wizualnie ciekawe baśnie. Takich baśni rzeczywiście ten dzisiaj się nie robi. Rzadko kiedy takie baśnie powstają. One mają w sobie to właśnie to widoczne to lalkarstwo, czasami dni dociągnięcia różnego rodzaju, ale jednocześnie mimo tych wszystkich takich błędów tamtych lat, no to się to ogląda bardzo dobrze. Także zachęcam, jeżeli ktoś by chciał, no z bardziej współczesnych filmów to Labirynt Fauna, dosyć mroczny, też trochę brutalny, ale też niezwykły. No i oczywiście moda, wszelkiego rodzaju zjawiska w modzie mogą być inspiracją do wszystkiego. W sensie, czy do pracy kostiumograficznej, czy fotograficznej, czy nawet instalacyjnej, malarskiej itd., itd. Wiele osób ogląda pokazy mody, czy ogląda kolekcje, szczególnie tych kostiumów od couture, czyli tych takich w niewielkiej ilości tworzonych na specjalne zamówienia, które później trafiają do domów mody, czy do muzeów mody, a nie są strojami, w których będziemy chodzić na co dzień. Więc modę trzeba dzielić zawsze sobie na modę tą użytkową i na modę tą, która jest czystym artyzmem, którego niektórzy nie będą rozumieli, do którego nie będą mieli się odnieść, powiedzą, że to jak to założyć, no to nie ma znaczenia, że to ktoś nie będzie tego zakładał. To chodzi o to, że ktoś, kto się zajmuje modą, właśnie tą na najwyższym poziomie, będzie umiał, nie, będzie przez całą tą właśnie swoją twórczość chciał, nie umiał, chciał pokazać swoje zdolności, jeżeli chodzi o komponowanie, swoje zdolności, jeżeli chodzi o wyraz twórczy i tak dalej. Więc zachęcam do interesowania się modą, niezależnie od tego, czy to jest moda użytkowa, czy moda taka czysto artystyczna. Ja wolę oczywiście to artystyczną, bo ona pokazuje, że tak naprawdę nie ma granic w kreacji. Dobrze, to minęła godzina, akurat skończyłem tą część z tą część o inspiracjach, o seniorach i przejdę do tego slajdu, na którym stanęliśmy ostatnio, czyli na kompozycji. Ja Państwu mówiłem, przypomnę, kompozycję otwartą, to już nie będę do niej wracał, kompozycję zamkniętą, czyli jak mamy obiekt jeden, to jest to kompozycja zamknięta. No i dzisiaj przejdziemy do kolejnych typów kompozycji. Tam jeszcze się pojawiły takie dwie, które też omówiłem, czyli symetryczna i asymetryczna. Mówiłem o tym, że trzeba równowagę odpowiednio utrzymać, że ona musi być wyważone. W przypadku symetrii bardzo równo po obydwu stronach. W przypadku asymetrii musi się pojawić ta oś asymetrii, która będzie jakoś nam ten obraz dzieliła tak, żeby z jednej i z drugiej strony mniej więcej było tyle samo elementów czy detalów różnego rodzaju, detali, które będą nam powodowały, że ten obraz nam się nie przekręca, że my nie patrzymy w prawo, w lewo, do dołu, do góry. Też takich fajnych rzeczy, które jeszcze patrzę tutaj na podpowiedzi z poprzedniego tygodnia, które się pojawiły, to pan Jarek chyba napisał, że jest coś takiego jak stafaż i jest to, rzeczywiście jest to jedno z takich działań, które bardzo często się wykorzystuje, szczególnie w malarstwie. I ten sztafaż polega na tym, że wprowadza się w obiekty, powiedzmy, czy w tematy, na których się pracuje, formy zwierzęce czy ludzkie, takie, które będą pewnym rodzaju takim dopełnienia tego obrazu, ale nie będą odciągać uwagi. I rzeczywiście można powiedzieć, że na przykład przy kompozycji otwartej, jak tam gdzieś się pojawią elementy takie drobne, czy ludzkie, czy zwierzęce, no to są właśnie sztafaże. Przy czym to jest z malarstwa jakby pojęcie, ale jak najbardziej można je przemycić do fotografii czy do innych działań. Więc fajnie, że też pojawiają się takie komentarze, jak ktoś ma inne doświadczenia zupełnie. Okej. Przejdźmy teraz, jak mówiłem, o asymetrycznej, która musi się równoważyć, prawda? Czyli to, co jest po lewej, musi odpowiadać temu, co jest po prawej, a gdzie jest ta oś asymetrii, zależy wyłącznie od odbiorcy. No i oczywiście od twórcy, bo to twórca trochę mniej więcej
mniej więcej ustala, gdzie jest ta oś, każdy z nas może sobie oś dowolnie postawić. Ważne, żebyśmy tej głowy później nie przekręcali, bo jak coś jest tak z głową, to znaczy, że jest albo coś źle zakomponowane, że nam ta głowa chodzi w obydwie strony, albo my nie umiemy odczytywać kompozycji i mamy problem wtedy. Ok, ale kolejnymi typami kompozycji, które chciałem jeszcze Państwu pokazać, będzie kompozycja dynamiczna. Kompozycja dynamiczna będzie się cechowała albo dosłownym ruchem, takim, że ktoś rusza materiałem, ktoś czymś rzuca, ktoś w jakiś sposób no, ma w sobie tą dynamikę zapisaną właśnie w postaci na przykład poruszenia jakiegoś, ale może to być też dynamiczne będzie coś, co jest kontrastowe. Czyli mówiłem Państwu, że kontrast na ostatnich zajęciach, spotkaniu, że kontrast to jest zestawienie dwóch jakichś właściwości, które mają dwóch elementów o różnych właściwościach, które będą ze sobą właśnie w pewnej takiej sprzeczności, że jedno będzie gładkie, drugie będzie miękkie, no to już jest jakiś rodzaj napięcia, prawda? I to powoduje dynamikę. Więc jeżeli wykorzystacie w kompozycji, czy malarskiej, czy rzeźbiarskiej, czy jeszcze jakiejś tam innej, świadomie kontrast, no to możecie mówić o tym, że ta kompozycja jest dynamiczna. No i jeżeli jeszcze tutaj się pojawi taka kwestia, że skorzystacie Państwo z linii skośnych, to też sugeruje, że ta dynamika w pracy się pojawi. Czyli takie układy w ten sposób, linii gdzieś, bądź linie miękkie, powodują dynamizację kompozycji. I trzeba też z tego świadomie korzystać. I jednej rzeczy nie powiedziałem na początku, że to nie jest tak, że tylko jedna kompozycja jest w pracy. Kompozycja może składać się z kilkunastu kompozycji. Dana praca może składać się z kilkunastu kompozycji, czyli może być otwarta, symetryczna, statyczna i powiedzmy jeszcze jakaś tam wertykalna czy horyzontalna, prawda? Więc dobrze jest, żeby twórca danej pracy wcześniej sobie zaplanował, w jakiej kompozycji chce pracować, jaki typ kompozycji będzie w danym momencie wykorzystywał, bo wtedy dużo świadomiej tworzy, że wie, jakich elementów użyje też tej kompozycji, czy jakich typów kompozycji użyje i co to mu da, bo tu konkretny odbiór, prawda, chodzi. To oczywiście ja tłumaczę to na zdjęciach, czy na kostiumach, czy na jakichś przykładach z wypłaszczonych form, a możecie sobie Państwo to wykorzystać, tą wiedzę do dowolnych układów takich przestrzennych, czy będą to instalacje, czy będą to obiekty jakieś, czy będzie to malarstwo, nie ma to znaczenia. No i tutaj też myślę, że widzicie Państwo tą dynamikę w tym zdjęciu, tu jest bardzo silny rozbrysk wody ze zraszacza puszczony. No i na zdjęciu, prawda, mamy takie efekty specjalne, że dużo tych różnego rodzaju blików tak zwanych się pojawia w tym zdjęciu. Tu macie Państwo dosłownie już pokazany bardzo ten ruch, gdzie modelka się przekręca i ciągnie ze sobą ten materiał, prawda, i to jest właśnie ten efekt tej dynamiki kadru. I w jednym i w drugim zdjęciu mamy właśnie czy poruszenie o tu w tym miejscu, czy tu w tym miejscu jest poruszenie. To o tym zdjęciu też Państwu mówiłem, zdjęcia wszystkie takie na dłuższym czasie robione, właśnie poruszone w smugach, no one mają w sobie dynamikę, bo wykorzystują ten naturalny ruch, on już nie wynika jakby przynajmniej nie zawsze wynika z linii, a wynika bardziej właśnie z samego poruszenia, chociaż tutaj te linie, zobaczcie, też są dynamiczne, bo mamy o pyk, mamy tu łuk, mamy tu kąt ostry, tu mamy kąt ostry, w tym miejscu w konisia nogach mamy szyja konia tworzy kąt ostry, więc to jest dynamiczne, prawda? Jak mamy tego typu rzeczy. Tutaj, gdy Karolina rzucała tymi troczkami w ten sposób, prawda? Ja ten moment wychwytywałem, gdy tam dzieciaki z warsztatów w pracowni Orange w Czerniejowie pozowały z tyłu, sami sobie robili te korony i oczy, no to oni są statyczni, ale Karolina jest dynamiczna tutaj, prawda? To opadanie jest w jakiś sposób, tych troczków jest zdynamizujący ten kadr. Czy takie rzeczy, zobaczcie Państwo, prawda? Jakby tu tak dużo się dzieje, że jedna rzecz, że o to wszystko powoduje, to jest kępa radłowska nad morzem w Gdyni.
To powoduje nam zamknięcie kadru tutaj, właśnie te linie, które tu wchodzą i są liniami skośnymi, do tego gdzieś tam się pewnie jeszcze kąty ostre gdzieś pojawią, no to powoduje wszystko dynamizowanie bardzo mocno zmienia nam ten kadr. Pani Izabela pisze, jak z wyczuciem kompozycji bez jej wczesnego ustalenia? No, czasami się komponuje na wyczucie. Jak ktoś nie jest nauczony kompozycji, to komponuje na wyczucie i czasami może się wstrzelić. To dużo osób tak widzę, nawet po moich słuchaczach czy studentach, którzy się uczą fotografii czy innych tam dziedzin malarskich, rysunkowych i tak dalej, że nie uczył ich nikt kompozycji i robią to dobrze. Przy czym nie umieją tego nazywać i to jest problematyczne, że czasami trzeba cofnąć się i tego nauczyć w którymś etapie swojego tworzenia. Bo warto po prostu, bo później możecie Państwo bardzo łatwo obronić to, że wykorzystałem czy wykorzystałam taką kompozycję w celu, prawda? I sobie opowiadacie o tym, więc jeżeli świadomie się używa kompozycji, to bardzo łatwo potem jest później obronić tę pracę, czy do niej się odnieść jakoś, czy uzasadnić niektóre efekty, które Państwo wykorzystujecie, bo jeżeli komuś coś tam wyszło, i wygląda to dobrze, albo robi to czysto tak nieświadomie, a wygląda to ciekawie, to później obrona tego jest taka niespójna. Czasami, no, jak ktoś zapyta o coś, ta osoba nie umie uzasadnić, no to też trochę źle świadczy. Więc lepiej czasami wrócić i nauczyć się tej kompozycji, znaczy nazywać, bo być może ktoś już umie, tylko trzeba umieć nazwać jeszcze. Ja zawsze do tego zachęcam, żeby właśnie świadomie stosować tego typu zabiegi. No, tylko pomagają. To jest wiedza, która tylko i wyłącznie pomaga. Tu macie Państwo też dynamiczny kadr. To jest kamieniołom Liban w Krakowie. Kiedyś robiliśmy taką sesję z Joasią Hawrot, z jej kimon kolekcji jednej. No i tutaj też macie ruch Państwo, prawda, w modelce, w materiale, też w kontraście pomiędzy tłem a tym, co ona ma na sobie. No to są rzeczy, które powodują, że mamy dynamikę kadru. No i mamy kompozycję statyczną, czyli taką bardzo, bardzo spokojną. Taka, która opiera się przeważnie na liniach poziomych, pionowych, takich bardzo, bardzo, bym powiedział, ustabilizowanych, takich, które mają poczucie bezruchu, pewnej równowagi. I tutaj, w tym miejscu, jak Dawid stał na tym podejście, to no ja dosyć czekałem długo na ten efekt, który tutaj Państwu narysuję, czyli na te chmury w tym miejscu. Ja chciałem, żeby ta linia, ona się przesuwała, najpierw była gdzieś tutaj, czy tam tutaj, prawda, i czekaliśmy, aż ona się przesunie do tego miejsca, tak żeby właśnie, o tak jak jest w tym miejscu narysowana, żeby trafiała zgodnie z układem wynikający z barierki, prawda, tutaj. No i Dawid stał na tyle długo, że zainteresował się pan, który gdzieś tu niedługo, niedaleko pracował, pytał się, co my robimy. I w tym zdjęciu też jest wykorzystywane, w tym zdjęciu jest też wykorzystywana ta wcześniej wspomniana zależność, o której mówiłem Państwu, że przy zdjęciach czy przy innych pracach twórczych jest ona bardzo ważna, czyli ten kontekst. Ja jak zawsze pytam na zajęciach, co Państwo tutaj widzicie, albo gdzie ten model stoi, to większość osób odpowiada jakaś rampa, wieżowiec, basen, prawda, że są czasami te skocznie takie na basenach, które mają taką formę właśnie betonową. A tak naprawdę to był niewielki taki podest, taka ścianka w zasadzie, która zasłania śmietniki przy Black Red White'cie w Lublinie. Więc Dawid stał naprawdę na jakiejś tam niespecjalnej wysokości, tylko to moja pozycja, te dokadrowanie odpowiednie, no powoduje, że jest to poczucie wysokości albo właśnie tego, ta ilość tego nieba, która tu jest. Zobaczcie też, jaka jest to jest kompozycja. Też kompozycja mocno kontrastowa, bo mamy tu mocny punkt, tu jest ciężar, a wszystko jest odciążone bardzo dużą ilością tutaj tej wolnej przestrzeni, o tutaj tego, tym, co się dzieje tutaj, więc ta ilość tego wolnego i lekkiego tematu musi się równoważyć z tym, co jest ciężkie tutaj. No i dzięki temu ten kadr jest stabilny. Dzięki temu on się nie rozpada. A z innych tematów takich statycznych, związanych z kompozycją, związanych z tą kompozycją, no to choćby takie krajobrazowe rzeczy.
Macie Państwo układy bardzo proste, bardzo. Inna sprawa, że morze jest spokojne, prawda? Tu widać to, że jest pewnego rodzaju tutaj taka przestrzeń, która raczej nie pobudza, raczej nie działa na nas aktywizująco, tylko jak patrzymy się na to kojarzy się Państwu ten cisza i spokój, która czasami gdzieś tam nad morzem panuje. Szczególnie poza sezonem, bo tych ludzi wtedy jest mało, nie ma turystów. Morze też może być całkowicie wyciszone. No i Katr jest też bardzo, bardzo spokojny. To jest też Katr statyczny, prawda? Czyli mamy dosyć dużą ilość prostych linii. Tu akurat jeszcze w zbiegu radialnym, czyli takim biegnącym ku górze. Czy ten układ klatki tutaj taki. Na tych zdjęciach pamiętam kiedyś, jak robiłem to, to ja podbiłem tutaj obróbką ten zielony kolor, czyli dodałem takiego mocno piwnicznego, wręcz takiego kanałowego klimatu. I jak pokazywałem to osobie, która zarządza tym obiektem, to ona zbiegła na dół przerażona, że to trzeba czyścić te ściany, bo jak to wygląda. Oczywiście to obróbka zazieleniła i zarzuciła tak bardzo te wszystkie tutaj betonowe elementy, ale samo to wyglądało dużo, dużo, dużo lepiej. Ale pani dyrektor tego obiektu się trochę przestraszyła, że tak źle tam jest na dole. To jest kadr też statyczny. To jest to zdjęcie, które robiłem gdzieś na Helu. Tak mi się wydaje, tak pamiętam, tam były takie przyczepy i macie Państwo tutaj też taki przykład właśnie tego podziału kadru. Nie dość, że kadr jest podzielony na bardzo proste linie, prawda? Tu macie prostą, tu mamy prostą. Tych linii prostych jest mnóstwo tutaj w wszystkich miejscach. Już nie muszę rysować, bo myślę, że to jest tak czytelne, że widzicie to, ale jest to zrównoważone sobą, jest to też w jakiś sposób kolorystycznie dobrane. Przy czym dynamiki temu kadrowi dodaje kolorystyka, prawda? Więc czasami będzie tak, że są takie kompozycje z pogranicza, dynamiczno-statyczna, symetryczna-asymetryczna. Są momenty takie, że trudno nam określić, czy coś jest takie, czy coś jest takie. Może to wynikać z subiektywnych odczuć, więc to nie jest tak, że kompozycje zawsze tak się idealnie określi. Wszystkie kompozycje się idealnie określi, bo jak ktoś pracował asymetrycznie, to widać, że pracował asymetrycznie. Jak ktoś komponował symetrycznie, to widać symetrycznie, ale są czasami takie twory, czy rzemieślników, czy artystów, czy jeszcze innych osób związanych z kreatywnością, które są właśnie takie z pogranicza i możemy je różnie interpretować. No to tutaj można powiedzieć, że układ linii jest statyczny, ale dynamiczna jest kolorystyka, prawda? Więc jakby to jest takie dwie kwestie w sobie. To jakiegoś tam gołąbka też, już nie pamiętam gdzie go zrobiłem, gdzie to zdjęcie powstało, ale też jest ułożone, tak jak widzicie Państwo, asymetrycznie, czyli kompozycja asymetryczna. Kompozycja raczej zamknięta, bo ten temat to jest ten gołąbek tutaj. Jeszcze ten gołąbek jest zamknięty tym układem dookoła tego, więc to nas bardziej interesuje niż wszystko dookoła, więc raczej mówię zamknięta. Na pewno statyczna, bo większość linii jest prostych, ale teraz ktoś powie, no dobrze, ale przecież linie wychodzą poza kadr. No i że można się domyślić coś dookoła. No i to jest właśnie to, o czym Państwu powiedziałem, że czasami te nazewnictwo kompozycji jest takie właśnie, że niektóre elementy z nich są otwarte, a niektóre zamknięte, niektóre są symetryczne, asymetryczne, więc będą też takie odstępstwa, że będą takie układy w pracach, które są właśnie albo z tego, albo z jednego, albo z drugiego, albo z pogranicza tych kompozycji, jeżeli one mają podwójny układ, prawda? Asymetryczna, symetryczna, swobodna, statyczna, dynamiczna. Czy tam otwarta, zamknięta, prawda? To pod tym kątem. Tu też kompozycja statyczna, raczej prosta linia. Tu mamy jakiś taki układ, który tak dzieli nam kadr. To gdzieś wyjazdu, gdzieś jakieś dalsze zdjęcie. To Państwu to zdjęcie opowiadałem, że z człowiekiem też można zrobić kompozycję statyczną, szczególnie jak człowiek tak stoi, prawda? To jest też taka pozycja, która wskazuje na to, no mamy tutaj jakieś takie zatrzymanie, jakiś bezruch. Kolejny krajobraz, zobaczcie, że to jest komponowane też statycznie. Jest to kompozycja otwarta, bo tu nie ma głównego motywu jakiegoś takiego przeważającego, więc resztę jesteście Państwo sobie sami domyśleć w stanie. A tu już mamy kolejną kompozycja, która nie będzie miała przeciwstawnej, bo do tej pory wszystkie miały w sobie przeciwstawne. To jest kompozycja rytmiczna, taka, w której będzie jakieś powielenie jakiegoś elementu, prawda? Czyli tutaj tym powieleniem, zobaczcie, jest rytm okien. Pyk, pyk,
pyk, pyk, pyk, pyk, pyk i tak dalej. I kolejnych, albo pionów, prawda, bo to można tak, że te piony są tutaj powielone, kolejne, pyk, 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 to jest rytm. I te rytmy mogą być inne, bo one będą uderzały w stół, więc może być coś dźwiękiem. To będą rytmy mogą być proste, prawda, na zasadzie takiego powtarzania, a rytmy mogą być bardziej złożone. Prawda, już to z dwóch elementów, może być i z trzech, bo nie wiem, czy umiem wystukać na trzy, ale to rozumiecie Państwo, że powtarzamy trzy elementy, trzy elementy, trzy elementy, to też jest rytm. W rytmach są latarnie w przestrzeni, w rytmach są czasami drzewa sadzone wzdłuż ulic, w rytmach pojawiają się okna na budynkach, więc to mówimy wtedy o kompozycji rytmicznej. I ona gdzieś tam działa. Tutaj też jakieś tam okna, to chyba Gdańsk jest też powtórzone, prawda? Pyk, 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 to jest wszystko rytm. No jeszcze jak są w tych samych odległościach, to wręcz już to się narzuca wszystko. Czy takie obiekty, prawda? Tutaj mamy dynamikę wynikającą z koloru, czyli można powiedzieć, że to jest dynamiczne w kolorze, statyczne w układach, bo zobaczcie, że układy są statyczne, że bardzo dużo pionowych linii. Otwarte bądź zamknięte, to też takie nieokreślone, bo ten kat jest tak docięty, że można powiedzieć, że tych tutaj jakichś kontenerów, czy jak to nazwać, czy tych skrzynek było więcej dookoła, a może te skrzynki są tematem tutaj, więc to taka kompozycja z pogranicza, otwartej, zamkniętej. No ale na pewno pojawi się rytm, prawda, czyli mam pyk, 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 powtórzenie w kolejnych etapach. Więc czasami jak ktoś się uczy kompozycji, to mówi, no to ja nie wiem, jaka to jest kompozycja, no bo to i tak, i to i tak. No właśnie tak może być czasami, że zawiera jakieś tam elementy, które wskazują na jedną, ale za chwilę odczytamy inne elementy, które dotyczą drugiej. I jak ktoś umie to nad tym świadomie zapanować, to super. I jest jeszcze kompozycja tak zwana centralna, nazywana złotym środkiem, która będzie zawsze ściągała naszą uwagę do wnętrza, do środka, kadru, zdjęcia, czy obrazka, czy o jakiegoś malarskiego obiektu, czy wykorzystacie Państwo to w obiekcie przestrzennym, prawda, że coś będzie się do środka zbiegało, no to jest kompozycja centralna i tu nasz wzrok jest prowadzony zawsze do wnętrza, tak to można powiedzieć, do środka, czyli do tego miejsca, to jest gdzieś tam w Warszawie zrobione zdjęcie. No i mówiliśmy sobie typy kompozycji, to spokojnie możemy przejść do interpretacji niektórych rzeczy i takim zadaniem twórcy, czy zadaniem autora danej pracy, szczególnie przy fotografii, jest tak zwane znalezienie motywu, czyli że musimy sobie ustalić, co będzie motywem przewodnim naszej pracy, co będzie czymś, nad czym pracujemy i ma największą wartość, czy jest czymś, co najbardziej będzie działało pod kątem wizualnym na nas. Więc to jest to, co macie Państwo tutaj w tym akapicie, w tym miejscu, że musimy go jakoś oddzielić od otoczenia, należy go skomponować w ramach obrazu, aby zespół linii plan był miły dla oka, odpowiednie dobrane oświetlenie zastąpiło części motywu w jedną pełni plastykę ekspresji całość, prawda? Czyli że wszystko musi dążyć do tego, żeby podbić ten główny motyw. No tym głównym motywem w tym zdjęciu jest postać, prawda, czyli modelka tutaj jeszcze z taką Jezusową, prawda, jakoś ułożeniem rąk, takim dosyć mrocznym kostiumie. To jest sesja chyba we Wrocławiu robiona, z tego co pamiętam, gdzieś tam na moich warsztatach. Jest taka zasada, szczególnie w fotografii, ważna w malarstwie też, w rysunku też, że jeżeli macie Państwo motyw bardzo piękny, w sensie takim, że widzicie coś albo coś przyciągnie Waszą uwagę, co ma bardzo dużą wartość wizualną, estetyczną, to mówi się tak w tych podstawowych zasadach oczywiście, że ten wysiłek kompozycyjny powinien być jak najmniejszy tutaj, w sensie takim, że nie kombinujemy po prostu, bo możemy to zepsuć. Czyli jak widzicie jakąś bardzo wizualnie mocną formę, bardzo ciekawą jakąś taką rzecz, która przyciąga Państwa uwagę, to starajcie się ją namalować, odtworzyć nawet w postaci rzeźbiarskim czy jakimś tam instalacyjnym, czy sfotografować tak, żeby ta kompozycja nie została w jakiś sposób przekombinowana, to jest dobre słowo. Mam nadzieję, że to są przykłady. O, są. Ja kiedyś miałem problem ze sfotografowaniem tych róż. To były róże gdzieś tam z mojego ogrodu.
takie bardzo nietypowe w kolorach. Niektóre były lekko przemrożone już, niektóre były w takich pąkach lekko zasychających. Coś tam się mi wydarzyło w międzyczasie i nie wyglądały najlepiej przez moment, a potem gdzieś jakoś się zmieniła pogoda czy warunki atmosferyczne i one dostały też i koloru i zaczęły się niektóre rozwijać i część tych płatków była już sucha, część była jakaś taka zabrunatniona, część była różowa. Więc ja stwierdziłem, że to jest właśnie te piękno, które lubię, czyli te takie z pogranicza tego drugiego i trzeciego poziomu, że nie wszystkim by się podobały takie róże. No i tak szukałem, jak je sfotografować, bo one były takie piękne, tak piękne dla mnie, że nie wiedziałem jak. I kombinowałem na wszystkie możliwe strony. No i się okazało, że najprostszy kadr, czyli takie sfotografowanie ich na wprost, tak jakie było widać, jest najlepszym. Czyli że nie trzeba było się kłaść na ziemi, nie trzeba było się wchodzić na drabinę, nie trzeba było jakichś szukać dziwnych kątów, trzeba było po prostu bezpośrednio sfotografować tak, jak wyglądają. A w drugą stronę, jeżeli macie Państwo takie rozwiązania, tak jak tutaj widzicie, prawda? Czy takie tematy, tak jak tutaj widzicie, że mamy jakieś tam kutki, no to rozwiązaniem dla tego tematu kompozycyjnym jest stworzenie ciekawszej kompozycji niż sfotografowanie tego na wprost. Bo czym ciekawa jest kutka? W niczym, prawda? Kutka nie ma niczego fajnego w sobie. Jeszcze jak tam pisze Kasia plus Mateusz, czy ktoś tam inny, serduszko, czy Aneta plus Mariusz, tak jak tutaj pisze na tym zdjęciu. No to są czyjeś tam wspomnienia dla kogoś, to jest ważne, dla nas niespecjalnie. No może to wyglądać w dużej ilości ciekawie, ale sfotografowanie tego na wprost to nie jest nic specjalnego. Więc lepiej takie rzeczy banalne, czyli jak mamy jakiś taki banalny motyw, no to trzeba by było tutaj popracować bardziej kompozycyjnie. I zobaczcie, że już ten skos, który się tu pojawia, tych linii, które gdzieś tam biegną poza kat i tam się łączą w tym miejscu, no to powoduje, że to już jest ciekawsze kompozycyjnie, że te elementy zaczynają troszeczkę inaczej wyglądać. Tu się pojawia mała głębia ostrości. Zobaczcie Państwo, że to jest rozmyte, to jest też rozmyte, to jest ostre, więc już mamy coś banalnego, bardziej zaakcentowane, bardziej wydobyte ze zdjęcia i może to być, mówię, wykorzystane w każdej innej dziedzinie. Czyli jak coś mamy bardzo ładnego, to pokazujemy to najprościej jak możemy, a gdy mamy rzeczy takie banalne, jakieś takie trudniejsze w odbiorze, takie oklepane, jeżeli chodzi na przykład o zdjęcia, rysunki czy malarstwo, no to trzeba je ująć troszeczkę inaczej kompozycyjnie, trzeba je przestawić względem siebie, tak żeby zaciekawiły widza czy odbiorcę naszych prac. I tutaj często się mogą pojawić takie przykłady tych zdjęć, które młodzież robi teraz, prawda, to zasypywanie Instagrama czy Facebooka czy innych mediów społecznościowych jakimiś takimi zdjęciami życia codziennego. Czy masa osób robi zdjęcia jedzenia, w sensie dań i wrzuca je do internetu. No i tego jest tak dużo, że to jest, że tego naprawdę nikt nie ogląda. To dlatego, że to jest wszystko to samo po prostu, tak samo komponowane, czyli talerz z góry, no z apetycznie wyglądającym jedzeniem, ale ktoś kliknie i przewija dalej, nie zainteresuje się. No to teraz trzeba zrobić takie zdjęcie, żeby właśnie zainteresowało ono. Czyli jak są jakieś takie banały typu obiad, no to i ten obiad trzeba pokazać troszeczkę inaczej, żeby kompozycyjnie, żeby zachęcić do jego oglądania. Więc myślę, że to jest taka wiedza, która się przyda, jeżeli ktoś z Państwa pracuje twórczo. Tak się zastanowiłem przez chwilę, czy zaczynać już kolejną rzecz o punktach, liniach i plamach, czy pokazać Państwu materiały, na których pracuję, ale może właśnie chyba te materiały bym pokazał, przynajmniej niektóre z nich, bo mamy jeszcze 25 minut, więc może się odniosę do tego, żeby też nie zanudzać Was jakby tematyką jedną. To w takim razie zostawiamy punkty, linie i plamy na jutro, na 17, a ja pokażę Państwu teraz, spróbuję powiększyć okno sobie, tak żebyście Państwo mnie widzieli bardziej i lepiej. Mam nadzieję, że tam wszystko działa i odniosę się do tematów czysto wykonawczych, czysto praktycznych. Proszę o informację, czy to okno, które powiększyłem, wygląda dobrze, czy wszystko gra, jeżeli chodzi o odbiór z Państwa strony, bo u mnie znowu Facebook wyłączył podgląd, więc nie do końca wiem, co widzicie. Ale jeżeli jest wszystko w porządku, to dajcie Państwo znać, a już mówię, czy już pokazuję, co
praktycznie można wykorzystać tak typowo wytwórczo, jeżeli chodzi o działania takie związane z kreatywnością. Bo pojawiły się odnośnie tego pytania na poprzednim tym wideokaście i po prostu pokażę, może Państwu się to przyda, może ktoś z tego skorzysta. I dzięki temu stworzy sobie swoje rzeczy jakieś fajne. Pani Gosia pisze, że coś się zawiesiło na chwilę, ale to mam nadzieję, że na chwilę i że dalej to wszystko działa. Ok, pytaliście Państwo, jak z tymi make-upami i z czego korzystać, jeżeli chodzi o body painting, jeżeli chodzi o makijaże różnego rodzaju. To co mogę Państwu polecić, to są produkty Krajolana. To jest jedna z lepszych firm, która produkuje czysto produkty czysto takie body paintingowe. Jestem większy, dobra. Cieszę się. Jeszcze mógłbym się na cały ekran ustawić, ale to chyba nie ma sensu. Te pasty, które tutaj mam przed sobą, to są właśnie takie, których używałem do różnych sesji. To jest ta pasta, którą siostrę wymalowałem. Nie będę Pani Marto pokazywał na razie zdjęć, więc do tego się powiększyłem, żebyście widzieli te produkty. Potem wrócę do tego małego okna. I to jest pasta Krajolana, którą się smaruje całe ciało i żeby ona była na przykład biała. Oczywiście są te pasty w innych kolorach. To jest ta tłusta pasta, którą trzeba zmywać olejami i wszystkim innym. Ona się nazywa Supra Color i rewelacyjnie się sprawdza w takich różnego rodzaju body paintowych malowaniach, szczególnie już profesjonalnych, bo to nie mówię o malowaniu twarzy dzieciom, bo to mogą być jakieś tam zwykłe farbki, ale mogą być działania właśnie czysto profesjonalne. No i takie inne farby pafy krajolana, zobaczę jak one wyglądają w środku. To macie Państwo je w takim układzie, są różne kolory, jak się ze sobą zmiesza te tłuste mazie różnego rodzaju, no to dają konkretne efekty. Ja je bardzo często łączę z zwykłymi cieniami do oczu, bardzo często je łączę z jakimiś tam pigmentami różnego rodzaju spożywczymi, łączę je też z brokatem, bardzo często dodaję jakiś tam brokat i pracuję właśnie na krajolanie zmiksowanym choćby z najzwyklejszymi cieniami. Jakieś takie cienie mam, nie są to najzwyklejsze cienie, ale nie są to jakieś hiperdrogie, które łączą się bardzo ładnie z tym. Problem jest w tych pastach do body paintingu taki, że bardzo często one się zaczynają tak zagęszczać jak się umaluje na przykład twarz czy ciało, prawda, i w niektórych miejscach nie mają tej jednolitej takiej struktury rozłożonej i to ten efekt trochę psuje i trzeba tam albo palcem, albo pędzelkiem później rozmazać, ale zazwyczaj to się sprawdza, taka formuła. No tam czasami poprawki trzeba robić zawsze, czy na sesjach, czy przy jakichś innych rzeczach. Z takich kosmetycznych rzeczy, których jeszcze korzystam, które mogą się Państwu przydać, to są wszystkiego rodzaju eyelinery. Ja tych eyelinerów różnych kolorów używam. One dają właśnie te cienkie kreski. Te cienkie kreski to nie tylko do oczu malowania, ale to też do malowania ciała, też do malowania wzorów różnego rodzaju. Tu jakiejś tam konkretnej firmy nie podam, bo czasami kupuję no po prostu taki kolor, jaki mi jest potrzeba, to kupuję taki eyeliner i dzięki temu tam różne wzory się tworzy. Dobrze, żeby one były szybko stygnące. Dobrą rzeczą, która jeszcze, jeżeli chodzi o te make-upy, się przydaje, no to jest ten klej do rzęs. No mówiłem Państwu, że no, ja akurat kupuję inglotowy i on się mi sprawdza rewelacyjnie. Ma jakiś taki dziwny, specyficzny zapach, taki niezbyt przyjemny, taki dosyć chemiczny, ale zasycha bardzo szybko, zasycha bardzo ładnie. No i dzięki temu możecie przyklejać różnego rodzaju, możecie przyklejać Państwo do tego, do ciała różnego rodzaju materiały jakieś tam z miarę lekkie, prawda, bo to nie utrzyma nie wiadomo czego. Pani Małgorzata pyta, czy tego używają w teatrze. Tak, to są dokładnie produkty te, czy tej firmy, czy jakiekolwiek inne, ale muszą być profesjonalne, które są używane właśnie we wszystkich sztukach, czy do charakteryzacji, to już są rzeczy takie. One swoje kosztują, ale też trwałość mają bardzo dużą. Jak kupiłem, jak 11 lat pracuję, to paletę, tą farbę kupowałem dwa razy i tą pastę kupowałem dwa razy. No to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo
taka mazia, tak można to nazwać, którą będziecie Państwo korzystać. No bo to mam taką mazistą formę. U mnie ma to, jest to bardziej zastygnięte już teraz, ale jak się kupi świeże, bo to nie jest najświeższe, to ona jest taka lekko płynna. Więc jest to bardzo wydajne. No i jeszcze jedna rzecz, którą polecam, jeżeli ktoś z Państwa chciałby robić jakieś właśnie takie zabawy make-upem czy na ciele, to tak zwany Duraline. To jest taki płyn, który sobie Państwo wyciskacie niewielką ilość na przykład tutaj na dłoń i nie chce ciapać się, brudzić, bo to później źle schodzi. To jest kropelka taka gęsta, mieszacie to z cieniem i malujecie. I jak pomieszacie to z cieniem i pomalujecie, o jednak się uciapałem, to wtedy nie ma problemu, jeżeli chodzi o zmywanie tego i ten make-up wytrzymują w deszczu i jakby możecie później różne rzeczy z nimi robić, takie ekstremalne, że tak powiem. Czy nawet wejść do basenu, czy w deszczu robić zdjęcia, czy gdzieś tam wodą się oblewać, prawda? To mówię pod kątem czysto sesyjnym, prawda? Czy takim czy teatralnym, czy jeszcze jakimś tam. Jeżeli ktoś ma inne jeszcze doświadczenia, jeżeli chodzi o makijaż. A tą technikę, którą Państwu chciałem pokazać, taką, którą możecie sobie wykorzystać, to muszę moją modelkę tutaj zaprosić do kadru. Najwyżej ja się za moment przesunę, tak żebym nie uderzał w stół i żebym nie trząsł tym obrazem. To chciałem Wam pokazać, jak się robi formy. Taki najprostszy sposób robienia form to taki, który wiąże się z tym, że musimy sobie obłożyć dany obiekt, czymś, co każdy z Państwa ma w domu. Ja to sobie wezmę do rąk tylko. Czyli musicie Państwo obłożyć dany obiekt, daną formę, na której będziecie pracować, zwykłą folią taką przezroczystą. To jest folia spożywcza, ta, która służy do pakowania. I ona ma nam zabezpieczyć, czy oddzielić ten nasz obieg od tego, czym będziemy go obkładać. Mam nadzieję, że ta folia jest tylko w tym miejscu tak rozwinięta, że ona nie jest cała, tak? Jakoś mam taką, która niezbyt ma początek widoczny, ale chyba będzie ok, bo tu ten początek jest. Więc jak sobie Państwo obłożycie tą folią ten dany temat, to później obkładamy go czymś, co też każdy w domu ma, czyli najgenialniejszą rzeczą na świecie, czyli srebrną taśmą. Taśma srebrna jest o tyle dobrym, a umazałem się Duralinem. On jest przezroczysty i taki klejący. Przy czym wysycha szybko, no i powoduje, że taka warstwa zostaje na palcach. Ale da się to zetrzeć. Jak macie Państwo w domu taśmę srebrną, to taśma srebrna będzie przydatna w wielu działaniach kreatywnych. Z niej robią różnego rodzaju obiekty, takie, które są niezwykle trwałe, do tego stopnia, że powstają z niej też łodzie. Po prostu ten obiekt ma, czy ten, ta forma ma trwałość taką, że jeżeli wiele razy się czymś tam ją obłoży, coś tam się nią obłoży, to dzięki temu później możemy z tego tworzyć naprawdę rzeczy o dużej wytrzymałości. Dlatego mówię o tych łodziach, bo tam niejednokrotnie można gdzieś tam znaleźć na internecie różnego rodzaju przykłady tego typu realizacji, że ktoś z taśmy zrobił jakieś fajne rzeczy. Ja tu nie mogę odnaleźć początku tej folii niestety. Przed chwilą z niej korzystałem i gdzieś się zaplątał mi ten środek. Jak mi się nie uda tego zrobić, to tylko po prostu Państwu temu powiem. I najwyżej spróbuję jutro to pokazać. Dzisiaj wziąłem jakąś pierwszą lepszą folię i niestety nie trafiłem na dobrą. Pani Małgorzata pyta, czy Agnieszce Żeńscy nie wypadły poprawy teraz autorskich? Nie, nie, ona nie straci. Trochę włosów straciła. Na zasadzie, jak uczyłem się tego czesania na niej, to no było problemu właśnie z włosami, że jakby szczotkując te włosy później, no gdzieś tam się
pojawił problem, ale bardziej kwestia takiego zacierania ciała. To było problematyczne, że jak malowałem na przykład ją, to też nie czułem tego siły nacisku pędzla, prawda, pod tym kątem i tu był problem, że gdzieś tam krzywdę je robiłem. Ale później się nauczyłem tego, no to jej cierpienie, moja nauka. No dobrze, jakoś mi się tam to mniej więcej rozwija, nie jest to tak jak chciałem, ale pokażę Państwu o co chodzi. Jakiś obiekt, który sobie wybieracie jako bazowy, prawda, do obłożenia, obkładamy dookoła taśmą tak, żeby zabezpieczyć tą pierwszą warstwę, która będzie nam osłaniała przed taśmą srebrną. Tylko jak zwykle mi się to zerwało. Ja spróbuję znaleźć inną folię. Państwu włączę na moment jeszcze filmiki z królów. Zmniejszę siebie, żeby mnie nie przeszkadzał. Może mam gdzieś jeszcze drugą folię, a jak nie, to będę walczył z tą za chwilę. Włączę kolejny filmik z topielice. To jest akurat z Krystyną. No dobrze, to akurat filmik przeleciał, a ja udało mi się dotrzeć do centrum tej twojej folii. I teraz może to być taka folia, a może to być każda inna folia, choćby folia aluminiowa. Przy czym zależy, co Państwo robicie. Obwijamy sobie dany nasz obiekt tak, żeby nie miał styczności z tym, czym później, co będzie później na nim naklejane. Dlatego mówię, że może to być zarówno tego typu materiał, jak i ten typowy taki foliowy, prawda? Ta folia też służy do wielu fajnych rzeczy. I jak macie Państwo już jakoś zabezpieczoną tą naszą bazową formę, to może być coś, co jest niezwiązane z człowiekiem, bo to można wykorzystać w pracach takich dekoracyjnych do domu, w pracach florystycznych, w pracach twórczych. To bardzo często tę technikę się wykorzystuje właśnie w różnych innych dziedzinach. Potem bierzecie sobie Państwo taśmę srebrną, która ma te niesamowite właściwości, że utrzymuje dosyć dobrze ten kształt i charakter. Obklejacie sobie ten nasz obiekt tak, żeby on był w miarę cały obłożony. Ja tu trochę pohałasuję, żeby szybciej to zrobić. Jak sobie Państwo obkleicie to, to później bardzo łatwo będzie to zdjąć. Może ja wstanę, będzie łatwiej też. Może będzie więcej widać. Przesunę. Brakuje na twarzy jeszcze troszeczkę. Ale jest mniej więcej gładko, z każdej strony ta postać jest obklejona. Muszę znowu spojrzeć na Facebooka, czy Państwo coś pytaliście, czy nie. Ok, na razie jest dobrze.
Pani Aleksandra pisze, że coś pozytywnego w czasach, gdy się podczas pisania pracy magisterskiej. No cieszę się, że to jakaś odskocznia. No bo to rzeczywiście może być tak, że praca magisterska w którymś momencie, czy każda inna może się znudzić, jak się opisze. Także obkładacie sobie Państwo formę taką, jaką chcecie, czy to jest głowa, czy to jest jajko, czy to jest jakiś inny obiekt, duży na przykład, tak żeby ściągnąć z niego po prostu pewien rodzaj wzoru. Oczywiście odcinamy wszystko to, co jest nam niepotrzebne. I teraz, jeżeli byłaby to rzecz, która miałaby być nakładana na głowę, to zobaczcie, że tak naprawdę wystarczyłoby teraz tylko i wyłącznie obciąć to tak, żeby później z tego zrobić jakiś tam rodzaj kasku. O, czyli ja sobie odcinam to tak, wyciągam to, co jest niepotrzebne. I mamy rodzaj kasku. Jeżeli ja ściągnę to z manekina, to już ma to oddany kształt, ma to pewne już właściwości, które pozwalają pracować na tego typu formie. Bardzo często ja tak robię, że modelki czy modeli obklejam najpierw właśnie taką folią, czy streczową, czy to właśnie aluminiową. Potem na to nakładam taśmę, ściągam ten wymiar po to, żeby mieć wzór, prawda, tego kostiumu czy czegoś, co będę tworzył. Ale możecie Państwo tą technikę dowolnie w każdej innej dziedzinie wykorzystać. I teraz czasami się robi jeszcze coś takiego, bo ja mógłbym to ściągnąć, prawda, i byłoby to w postaci takiego czepca. Zobaczcie, że ten czepiec utrzymałby formę nawet po ściągnięciu. Tu się trzeba trochę poszarpać z tym, ale będzie to dobrze. Nie wiem, czy założę to bezpośrednio później tak, łatwo jak ściągnę, ale spróbujemy. No i mamy czepiec, prawda? I teraz na tym czepcu można robić różne rzeczy. Czy to będzie dekoracja jakaś, prawda, na głowę, coś wyklejamy tym, czy coś jakby tworzymy na bazie tego elementu. Oczywiście trzeba go jeszcze tam poczyścić, poucinać to, co jest niepotrzebne, pododawać kształtów. Można to na manekinie też jeszcze zrobić, tym różne inne rzeczy, że nałożyć na to na przykład masę papier-mâché. Albo nałożyć na to żywicę, która zaschnie. Nałożyć na to masę gipsową, taką, która będzie no, też nam uszczelniała. Wymieszać z wikolem gips, albo wymieszać gips z klejem, albo jeszcze jakieś inne preparaty usztywniające. Silikon na przykład można też spróbować na to nałożyć, prawda? I mamy bazę, która pozwala nam na pracę różną. Jeżeli byśmy zrobili to tutaj, na przykład na ciele, na piersiach, prawda, to też byśmy ściągnęli kształt piersi i można by było później na przykład całego takiego manekina odwzorować, jakby to ściągnąć z niego tą wierzchnią warstwę w postaci taśmy i wypełnić go w środku pianką. I mamy gotowego w zasadzie manekina, pianką taką do uszczelniania okien. I mamy gotowego manekina, z którego możemy później korzystać do różnych rzeczy i zrobić z niego na przykład rzeźbę, prawda? I to dowolnie sobie Państwo przytworzycie. Ale ja pokażę jeszcze jedną rzecz, która może Państwa zainteresować, która może się przydać, to taka, że bardzo często robi się wykroje na bazie o tego typu ściągania takiego tej wierzchniej warstwy taśmy, tej skóry powiedzmy. I wykroje robimy tak, że Państwo sobie musicie zaznaczyć maksymalnie dużo płaszczyzn. Te płaszczyzny rysujemy sobie markerem, najlepiej dzielimy sobie na pół tą naszą głowę i szukamy takich miejsc, które gdzieś tam tworzą płaszczyzny. To jest ich w naszej głowie niezbyt dużo, bo głowa jest okrągła, więc muszą to być w miarę małe kawałki. Ja tutaj zawsze, jak robię tego typu wykroje, to sobie o tą część dzielę na trzy części, o tu, tą naszą, tą czołową. To nie będą prostokąty, prawda? To będą raczej takie formy, które przypominają takie rozciągnięte mocno kształt oka. To coś takiego by było. No i tutaj sobie zaznaczam kolejne linie do wycięcia. Tu też spokojnie można by było to podzielić na mniejsze części, jeszcze tak paskiem i tak. No to tych części wychodzi mi do podziału. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, 14 części.
14 części, 14 pasków na głowę narysowałem. I pokażę Państwu, już nie będę ciął bezpośrednio, tylko pokażę Państwu, jak to wygląda po pocięciu. To są takie ścinkowe rzeczy, o. Prawda? Czyli, że mamy takie kształty, prawda? O tego typu. Oczywiście to trzeba dokładnie zrobić, ja to zrobiłem trochę na byle jak dzisiaj, żeby pokazać na szybko Państwu. Mamy dwie takie same rzeczy, mamy tu dwie takie same rzeczy, tu dwie takie same rzeczy, bo to z dwóch stron głowy, prawda? Tu kolejne dwie takie same. Zobaczcie, jak małe są te elementy. I tu dwa, i kolejne dwa. Te, tam odpowiednio ułożone powinny być, tak żeby były takie same, o tak o. Jak macie Państwo takie coś, dlatego to jest podzielone na tyle części, to ono już nie ma w sobie tego układu wypukłego czy okrągłego. I wtedy to mamy, to jest nasz wykrój. I takie rzeczy sobie przerysowujemy, na przykład na materiał jakiś inny, powiedzmy taki, z którego będziemy korzystać później wycinamy i zszywamy ze sobą, prawda? Czyli można na bazie takiego ściągniętego, ja tak brzydko nazwę, skalpa tutaj z tej taśmy stworzyć sobie później no, coś, co posłuży do wykroju. Czyli możemy pójść tym spokojnie dalej, nie tylko, że na tym bezpośrednio tworzymy. Ja chciałbym na następnym spotkaniu za tydzień. Znaczy jeszcze jutro się oczywiście widzimy, jutro będą inne treści, jeszcze inne rzeczy pokażę Państwu, takie może praktycznie, które się przydadzą do różnych instalacji czy działań takich twórczych, ale chciałbym za tydzień, żebyśmy zrobili praktycznie jedną rzecz tak na żywo, w sensie takim, że jutro powiem Państwu, co trzeba przygotować przez tydzień, myślę, że każdy sobie znajdzie jakieś tam materiały, z których korzysta w domu i raczej dostępność tego będzie duża, bo to czy w domu to jest, czy w pierwszym lepszym kiosku, tak jak jedziecie Państwo tam raz na kilka dni do sklepu, to myślę, że w kiosku będzie można kupić za grosze coś takiego, co ja chciałem Państwu pokazać i pokażę technikę wykonywania jednej z prac, taką dosyć ciekawą, związaną gdzieś tam z moimi działaniami kreatywnymi. Ale to jakby zostawiam, to co pokazałem, zostawiam Państwu do dowolnej interpretacji. Czy ktoś wykorzysta właśnie na takiej formie, że obłoży sobie to papier marsze albo gipsem, albo czymś innym i usztywni to, prawda, i wykona z tego czy naczynie, czy nakrycie głowy, czy instalację, czy potnie to na części i posłuży mu to jako wykrój, tak jak się wykraja z sukienki czy jakieś inne spodnie, to przecież na takich bazuje się właśnie fragmentach, elementach różnego rodzaju, to nie ma to znaczenia. No, to jest Państwa tutaj kreatywność, którą można swobodnie kształtować i iść w kierunku takim, jakim Państwu pasuje. Także jeżeli są jakieś pytania, to proszę jeszcze je zadawać, mamy 3 minuty jeszcze, a ja w międzyczasie jeszcze, zanim Państwo zapytacie, to puszczę jeszcze jeden filmik, to nam zostanie 4 na jutro, czyli zrobimy, dzisiaj obejrzymy 4 filmiki z Królów Lubelskich, a jutro pokażę kolejne, tak jak ja pracuję, bo to widzicie Państwo od razu mojej techniki pracy, jak to powstaje. No i to, co zadanie chciałbym zrobić razem z Państwem za tydzień, to będzie właśnie takie zadanie trochę z charakteryzacji, trochę z działań twórczych, takich florystycznych, no tak sobie to wykorzystacie Państwo, jak Wam będzie odpowiadało. Także jeszcze filmik z iskrą na koniec. No dobrze, to mamy ten temat, że tak powiem, zamknięty.
Jutro zostały nam jeszcze elementy kompozycji. Nie jest tego bardzo dużo, ale są to rzeczy bardzo, bardzo ważne. Jeżeli coś Państwu padnie do głowy, albo będziecie chcieli jakichś konkretnych informacji, takich typu jak technicznie coś wykonać, czy jak coś powstaje, to pytajcie, nie ma problemu. Ja na to jutro odpowiem. Jutro też powiem, jakie materiały trzeba będzie przygotować na za tydzień, w znaczeniu takim, że po prostu wspólnie sobie zrobimy to jedno z tych prac. I chyba na dzisiaj to tyle. Także bo to jeszcze nie koniec. Jutro i za tydzień się będziemy widzieć. To jest projekt Kośminek na warsztat, realizowany przez Fundację Piąte Medium za moją sprawą. Ja nazywam się Paweł Adamiec. I do zobaczenia jutro. Jeszcze tylko dodam, projekt odbywa się dzięki wsparciu miasta Lublin. Także dziękuję Państwu za obecność, dziękuję za komentarze i mam nadzieję, że jutro się zobaczymy na kolejnym spotkaniu. To do usłyszenia, do zobaczenia.